Wyobraźmy sobie taką scenę. Wielki, czarny, drapieżny ptak kołuje nad lasem. Zbiera się na deszcz. Wieje wiatr, liście szeleszczą. Ptak z zaciekawieniem spogląda, kołując na grupkę ludzi, która zebrała się w lesie. Powoli zapada zmrok. Niedziela, wieczór. W lesie widzimy wszystkich naszych głównych bohaterów. Jest doktor Brown, jest boss pastornicki, jest też młody Charlie i weteran Kane Summers. Oprócz niego kilku karków wynajętych, pracujących dla pastornickiego, a także zziębnięty, ubrany tylko w koszulę i spodnie, boso wyciągnięty z mieszkania, Heinrich Goethe. Kain, ty nie czujesz się dzisiaj dobrze. Wstałeś rano, kawa nie pomogła. Twój ojciec popadł w demencję. Ciągle tylko gadał o tym, że oglądał jakieś wiadomości i że naziści zasypali Morze Śródziemne i orają Afrykę i wybiją tych wszystkich biednych Murzynów. Mogli ich tam zostawić przecież. Ty go nie słuchałeś. Czułeś się słabo. Czułeś, jakby wewnątrz twojej klatki piersiowej coś rosło. Coś pęczniało, dudniło przybojem krwi w twoich skroniach. Ale miałeś roboty do zrobienia, prawda, Kane? Byłeś z tymi gościami od pastornickiego? To ty wyciągnąłeś Goethe z Nie, łóżeczka? ja pojechałem po Charlie'ego. Pojechałeś po Ja Charlie'ego. jestem dżentelmenem, ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Tak. Charlie, a jak ty się czułeś, kiedy zobaczyłeś bladego jak śmierć Kane'a w drzwiach swojego mieszkania? Niespecjalnie. Miałem nadzieję, że uda mi się uniknąć tej rozruby. Jakiejś przemocy w lesie, przede wszystkim konfrontacji z profesorem. No ale skoro już tu przyjechał, skoro chcieli zaangażować mnie, trudno. Trudno. Pojechałeś. Cliff, opisz nam swoich ludzi. Kim są ci, którzy przytachali tutaj Heinricha Goethe? Nazwałbym ich zbiorczo jednym określeniem jako oportuniści. Żyjący na pograniczu między strefami, nigdy w życiu nie skarali się pracą. W większości wywrotowcy i w większości tacy, którzy naprawdę nie mają niczego do stracenia. Dla mnie to są ludzie idealni. Nie zawahają się, nie dają się złapać. Każdy z nich ma coś już na sumieniu. Gdyby reżim wiedział o ich istnieniu, gdyby znał ich prawdziwe nazwiska. Ja przyznam się tutaj przed wami, nawet nie zadaję sobie trudu, żeby poznawać ich historię i poznawać ich prawdziwe imiona. Wolę nie wiedzieć. Dobrze im z tym. Dobrze, że im płacisz. Dobrze, że nie pytasz. Widzicie wszyscy w nich, w ich oczach, tą radość. Przywlekli tu jakiegoś gościa, może trzeba będzie obić mu mordę. Dostaną za to hajs. Same plusy. Profesor Myślę, Goethe. że też, myślę, że też reszta dojdzie do nich takie wrażenie, dotrze do nich taka myśl. Po tym, jak rozmawiam z moimi ludźmi, oni też na pewno nie widzieliście ich w klubie wcześniej. Zakładam, że ich nie widzieliście i nie znacie, bo
To dobrze o was by świadczyło, że wydaje wam się, że to nie jest nasze pierwsze rodeo w tym miejscu. Profesor klęczy, tak sobie to wyobrażam, klęczy między wami, ma związane dłonie, pociera je, pociera twarz. Doktor Brown, muszę przyznać, że pana się tu nie spodziewałem. Co taki uczony, inteligentny, spokojny mężczyzna robi z tą bandą? Ale on patrzy na ciebie, Charlie. Patrzy na ciebie. Kołysze się tak delikatnie w przód i w tył. Charlie pewnie gdzieś stara się z boku być, może gdzieś za plecami Kane'a czy któregoś z większych drabów pastornickiego. Raczej nie stać kółeczkiem wokół związanego. Mhm. Złudny Goethe. Doktor Brown, myślę, że jest dosyć mocno zdenerwowany tą sytuacją, ale postanowił, że nie będzie mu odpowiadać na takie pytania, bo to on ma teraz odpowiadać na pytania, w sensie profesor. I po prostu nic mu nie odpowiedział, kiedy ten się odezwał. Posłuchaj mnie, Goethe, to ty tu jesteś od tego, żeby odpowiadać na nasze pytania. O, naprawdę. Fascynujące, fascynujące. No dobrze, dobrze, dobrze. Skoro już tutaj przyszliśmy w takich pięknych okolicznościach przyrody, on spojrzał akurat, czarny ptak usiadł gdzieś na gałęzi. Kiwam głową na ala, niech mu przypierdoli w ryj, bo on zdaje się nie jest skoncentrowany na scenie. Tak, ale dosłownie z radością podbiega takimi dwoma właściwie szybkimi susami do niego, przywala mu w ryj, on pada. Śmieje się, no tak. Dobrze, dobrze, panie pastorze. Podchodzę do niego, ona pewnie krwawi mu z ryja, ja tą krew biorę na palce. Ciekawe, jak na Ubermensza krwawimy tak samo. No niestety. Ja. Niestety tak. Dobrze, dobrze, panie pastorniski, proszę, niech pan zadaje. Otto von der Beek. Otto von der Beek. Co zrobiłeś temu chłopcu wczoraj? Jak go naznaczyłaś? Oj, ja tylko próbowałem uwolnić jego potencjał. Charlie, odkąd przebywał w obozie, był w grupie wybrańców. Szkoda, że straciliśmy go tak szybko z naszych objęć. Jego koledzy, podniósł wzrok, spojrzał na ciebie, Charlie. Jego koledzy byli dla nas bardzo przydatni. Jeżeli chcesz, Charlie, wciąż mam kilka ich palców. Mogę ci je podarować. Będą całe twoje. Ja mu przypominam, bo nie wytrzymuję tego jego gadania. No dobrze, dobrze. Jesteś w wymowie z Van der Beekiem? Tak. Wykonuję cię. Chociaż to bardziej ja wykonuję jego polecenia. Robię to, co mi każe. On jest tutaj najważniejszy. Robisz, bo chcesz, czy robisz, bo musisz? Wiesz, on tak zawahał się. Jeśli mam być szczery, robię, bo chcę. To fascynujące. Fascynujące jest to, co próbuje stworzyć Van der Beek. Próbuje stworzyć lepszy świat dla nas. Ale powinien nie pan to rozumieć, panie Kane. Nie umiałbyś mu się przeciwstawić, nawet jakbyś chciał. Nie, nie umiałbym. Ma pan rację, panie Kane. To przez te macki, którymi cię... Ja odpływam w ogóle, nie? Oni pewnie się zastanawiają, o czym ja teraz mówię. O te macki, które wyrastają z niego i cię trzymają. To wiele wyjaśnia, panie Kane. Widzi pan, czytałem pana profil psychologiczny. Weteran? Odznaczony? Tak, wojskowy, który wierzył
w słuszność naszych racji, w to, że Wielka Rzesza Niemiecka wreszcie sprowadziła pokój i porządek i sprawiedliwość do tego kraju, prawda? Niech pan się przyzna, panie Summers. Pozornie tak to mogło wyglądać, ale to ja zadaję pytanie, a mój kolega bije, więc o co chodzi z tymi mackami? Dobrze, dobrze. Tak, ma pan rację. Van der Beek należał do oddziału parapsychologicznego niemieckiej SS. Badali wpływ metafizyki na nasz świat. Odkryli coś bardzo ważnego. Odkryli, że Żydzi, ten pośredni naród, odkrył prawdę. Przejrzał przez iluzję, ich kabała, ich system, drzewo życia, tarot, który stworzyli, był odpowiedzią na pytania, które zadaje sobie ludzkość. Wystarczyło tylko wiedzieć, jak je odczytać. Niestety, Adolf nie należał do cierpliwych ludzi. Zarządził eksterminację. Parę rzeczy udało się ocalić, ale nie wszystkie niestety. Czyli zdradziliście Führera? Nie. Nie, mój drogi panie Summers. Robimy to dla niego, robimy to dla Rzeszy. Chcemy pokazać innym, jak bardzo się mylą, jak Rzesza jest ważna. Chcemy przełamać bariery istnienia i stworzyć prawdziwie wspaniały, wielki niemiecki naród. Wykorzenić te pośrednie narody, te istoty, że on splunął krwią i jednym zębem. Zaczęliście od Anny Müller. Tak, poprzestała wierzyć w nasze ideały. Bo niestety musi pan wiedzieć, że to, co chce stworzyć Van der Beek, wymaga krwi i krzywdy dzieci. I rząd spogląda na ciebie, doktorze Brown. I czegoś jeszcze. Kim jest kobieta, z którą ma spotkać Charlie? Tu się ucieszycie. To będzie, jak to mawiacie w Stanach, family reunion. Panie Brown, chyba nie pamiętam. Proszę nie. Co zrobiłeś z moją córką? Od razu się go pytam. No właśnie. Nic, ja ją uratowałem. No co, nie pamięta pan? Nie pamięta tego wielkiego odkrycia pańskiej córki, tego, co ona znalazła dzięki pańskim badaniom, tego, co razem stworzyliście, jak udało wam się przełamać barierę tej rzeczywistości. Jak wywołaliście katastrofę w Bostonie? I że on tak dotyka swojej twarzy. Jak mi to zrobiłeś? To twoja wina, Brown. Ale straciłbyś ją, straciłbyś siebie. Ale ja ją uratowałem. To dzięki mnie jeszcze żyje. Ja mam pytanie. Czy ten ptak, który nas obserwuje, to jest metaforyczne, czy naprawdę siedzi jakiś ptak? Tak, faktycznie siedzi. Nie, siedzi tam jakaś taka duża czarna wrona, by się wydawało. Jakoś kojarzy mi się wrona z tym ustrojem. Więc pozwolę sobie rzucić na magiczną intuicję. Proszę cię bardzo. Pięknie. Którą z opcji chcesz wykorzystać w tej scenie? Jedną sobie zostawię, a zrobię sobie... Dowiedz się czegoś o prawdziwej naturze istoty, ale mam na myśli to zwierzę. Wiesz co? To zwierzę w jakiś sposób jest połączone z nim, ale z czymś jeszcze. Masz wrażenie, że te macki, które czy jego trzymają... Czuje się obserwowany? Tak. Ta wrona patrzy się na ciebie. Czy jestem na tyle dobry, żeby dobrać broń i strzelić do wrony, nim zdąży odlecieć? Tak, myślę, że tak. Muszę mieć pewność. Chcę to zrobić.
Proszę. Mam rzucać czy na co? Wiesz co? Nie, nie rzucaj. To jest faktycznie na tyle. Wiesz, ja się ustawiam, staram się znaleźć, tak się ustawić, żebym miał pewność, że on nie ucieknie, nie? Dobrze. To opisz nam po prostu, jak zabijasz tego ptaka. No to ja z nim stoję, rozmawiam. Staję tak w tej odległości tego drzewa i mówię, uważajcie. I wyciągam broń i strzelam, i nawet nie składając się do strzału, bo wcześniej mniej więcej stoję, go obserwuję, go kątem oka, wiem, w którym miejscu zaraz się pojawi moja dłoń, w którym będzie muszka i szczerbinka, że nie muszę zgrywać tych przedmiotów, żeby to po prostu było idealne. I strzelam. Oddaję strzał. Ale wcześniej mówię im, uważajcie, żeby nie wyśleć, że do nich zacznę strzelać. Żeby ktoś za szybko nie zadziałał. Bang! Rozległ się strzał. Wrona jeszcze wydawało wam się przez chwilę, ci, którzy spojrzeli w tamtą stronę, że poderwie się do lotu. Rozpostarła skrzydła. Niektórzy Brown, ale dla ciebie wyglądała bardziej jakby nagle ktoś próbował ukrzyżować tego ptaka. Rozpostarła skrzydła i nagle wykwitły na jej piersi, na jej skrzydłach pawe plamy. Ten ptak nie tyle został zastrzelony, wręcz eksplodował na tej gałęzi. Co to było? Mówię do niego. Myślę, że doktor Brown się wzdrygnął na to. Ja przez chwilę patrzyłem pytająco na Summersa, ale gdy on zadał to pytanie, to patrzę się na... To coś się działo na drzewie, odkąd tu przyszliśmy i... Te macki, od tego ptaka do niego i do kogoś jeszcze. Pewnie do tego SS-mana. Tak, SS-mana, tak. Macki. Wiesz, on spogląda na ciebie, Cliff. Czy ty wiesz, co za chorego pojeba masz tutaj? Czy ty słyszysz, co on mówi? Macki, czarne macki. Ptak. Tak. Tak, myślę sobie, że coś w tym jest, że na psychologię idą ludzie, którzy sami mają problemy ze swoim zdrowiem. Powiem, że tak geta. Czego wy chcecie? Powiedzcie mi. Co on ma zamiar zrobić z Charlie'm? Nic. No i córką profesora. Gdzie ona jest? Przypłynie jutro rano na statku. Razem patrzę na Charlie'ego z Kuzurim. Opiekun dzieci przybywa. Razem z nagrodą. Będzie potrzebny... On tak wyprostował się. Będzie potrzebny rytuał, ale to już pewnie wiecie. Podobno macie dziennik. Skąd to wiesz? Gdzie byłem przez ten cały czas? Popatrzył na to drzewo. Ptaszki o tym śpiewają na mieście. I zresztą tobie już nie zaśpiewają. Oj. Możliwe, że dla mnie jest już za późno, ale ta machina już ruszyła. Ja już oznaczyłem tego chłopca. Moja rola się skończyła. Ja chciałem tu być. Chciałem. Możesz go oznaczyć? Nie, już nie. To, co zdarzyło się wczoraj w tym pokoju, ostatecznie przypieczętowało jego los. Zastanów się dwa razy. To jest jedyna rzecz, która może uratować ci życie. Więc jestem zgubiony. Nie macie, Charlie, to nie będzie bolało. Przestań straszyć chłopaka. To nikt tam pójdzie jakiś antychrysta, czy co? Brawo! Mesjasz! Dokładnie tak. Dokładnie tak, Mesjasz. Ale jest potrzebny też akt. Akt miłości. Czyli się nie kochają, w życiu się nie widzieli. Kochanie. Nie chodzi o kochanie. Kochanie, miłość to pieprzenie. A właśnie o pieprzenie chodzi. Chodzi o tą energię, która się wyzwoli.
o krzywdę, która może się stać jej albo jemu. Ale to nie będzie bolało, Charles. Co z nią się teraz dzieje? Gdzie ona była przez ten cały czas? Doktor generalnie udaje w miarę przytomnego, ale jeżeli ktoś stoi za nim, to widzi, że ręce, które ma zaciśnięte z tyłu za plecami, ma zaciśnięte tak, że aż pobielały mu knykcie. Wiesz, on próbuje wstać tak niezgrabnie, na nogi podnosi się. Wyciąga przed siebie te związane ręce. Powoli idzie w twoją stronę. Przypomnij sobie. Sam powinieneś to dobrze wiedzieć. Myśl. Próbuj. Odpowiedzi są w tobie. Tak aż się cofam o pół kroku i rozglądam się na boki po tych karkach, które tam stoją, czy ktoś coś z nim zrobi. Okej, okay, jeżeli ja widzę, że profesor jest ten, no to on wraca na swoje miejsce, do parteru. Jak powstrzymać rytuał? Jak powstrzymać rytuał? Dobre pytanie. Iż patrzy się na Charlie'ego. Możecie zabić chłopaka. Nie jesteśmy wami. Just like that. Nie jesteście nami. Ach, tak. A czy chciałbyś, Summers, żeby Żydzi i Murzyni rządzili tym światem? Lepiej by ci tak było? Równouprawnienie, legalizacja partnerskich związków, tego byś chciał? Tak miałaby wyglądać według ciebie rzeczywistość? Nie lepiej z związkiem zabijanie swoich towarzyszy. Na jakich towarzyszy przetrwają najsilniejsi. Nie tak było w wojsku, Summers? No ty na pewno nie przetrwasz. Jest to dopiero początek, mój drogi. Musi być jak powstrzymać rytuał? Porwijcie córkę Browna, jeśli nie chcecie zabijać Charlesa. A może po prostu odstrzelimy głowę Vanderbeckowi? O, wspaniały pomysł, tak. Myślę, że tak. Wiesz, on tak popatrzył na zegarek. Myślę, że możesz to nawet zrobić za całkiem niedługo. Skinę głową na Ala, niech się zabierze za kopanie rową. Czy jest jakiś wolny gość tutaj? Ilu tutaj jest tych ludzi? 10. Czyli nie przyjechali jednym samochodem? Nie, ciężarówką. Ale jedną? Jedną. Ja przyjechałem samochodem, a nie przyjechali ciężarówką. Może wystawimy kogoś na drogach, kurwa, bo jak to zwierzę naprawi... Ja wiem, jak to brzmi. My uciekniemy, oni się będą z nimi strzelać. Okej. Gdzie on teraz jest? To. Gdzie on teraz jest? Vanderbeck. Przypuszczam, że właśnie podjeżdża do tego lasu. Wysiada z samochodu. Nie jest sam. Ale nie jest ich tak dużo. Jak was. Macie przewagę liczebną. Gdzie jest ona? Jeszcze raz, doktorze Brown, nie dosłyszałem. Gdzie jest moja córka? Nadal nie odpowiedziałeś na to pytanie. Na statku płynie. Zadokuje jutro do portu w Elizabeth. Tu, dokładnie tu, tu. Zejdzie na trapie. Doktor Harada będzie ją prowadził. Na smyczy. Na każde zwierzę, na których robimy eksperymenty. Dość twojego pierdolenia, powiedziałeś już za dużo. Może zróbmy, skoro oni idą go uwolnić, to zróbmy na nich zasadzkę. Skiwam głową na Ala. Doktor aż usiadł na jakimś pieńku. Koń, uratujemy ją. Niech Al go skończy. Samens. Ale ja mogę ci pomóc. Zamknij ryj.
Samerzia cię wyleczę. Jestem doskazem zdrowia. Jasne, jasne. Podobno czytałeś moje kwity. Czytałem. I parę rzeczy mi się tam nie zgadza. Chyba musimy mu wykopać ten dół, bo w jego stanie zdrowia to się szybko nie wykopia. Nie no, zakładam, że dół jest wykopany i ja właśnie skręcam mu kark. Okej. Jak najbardziej. Zróbmy to na nich zasadzkę. Doktorze Brown, widzisz jak Al podchodzi od tyłu, widzisz jak jeszcze przez chwilę on chciał coś powiedzieć, jak profesor Heinrich Goethe chciał coś powiedzieć, spojrzał jeszcze na ciebie, spojrzał na Kane'a, był w tych oczach jakiś strach, jakaś panika, on chyba nie wierzył, że jesteście do tego zdolni, ale to był tylko moment. Złamany kark. My chyba wczoraj też nie byliśmy. Ale jest profesjonalistą jak na każdego Żyda murzyńskiego pochodzenia. U Murzyńskiego miałby tu kłopot się przemykać. Wydaje mi się, że powinniśmy uciekać. Pojedziemy w jedną stronę. Zróbmy na nich zasadzkę. Możemy to załatwić tu. Przybył z jakimś oddziałem żołnierzy, na pewno. Jeżeli... On mówił, że jest ich mniej. A tym nie wiedzą, że my wiemy. Mogą nie wiedzieć, że wiemy. Przedziera się przez las. Czekajmy, panie pastorniski. Słyszycie, jakby ktoś gwizdał sobie. Zdecydowanie. I kieruje się w stronę samochodu. Tak, a chłopaki pojadą w jedną stronę, my w drugą. Czemu uciekamy? Możemy nie mieć takiej drugiej okazji. Słuchaj, biegnąc, znaczy idąc szybko, słuchaj. Nawet jak jeżeli jest tak, jak powiedziałeś i wiedzieli o nas, nie przyszliby tutaj w mniejszej sile. Może być ich faktycznie mniej. Ale mamy jeszcze coś do zrobienia. Możemy nie mieć takiej okazji. Nie chcę się z nimi tłuc w lesie. Czyż na rynku? W porcie? Samers, to ty mi powiedziałeś, że oni nie są ludźmi. Bo nie są, on na pewno nie jest. Więc wsiadaj do auta. Przeklinam pod nosem, ale wsiadam. Rozjeżdżamy się. Okej. Gdzie się w takim razie udajecie? Nie możemy wrócić do ciebie, bo on wie, więc żaden problem, żeby przysłał kogoś, kto nas aresztuje. Wydaje mi się, że będzie chciał grać grę. Że masz tyle pychy, że myślisz, że nic nie zrobimy? Mhm. Mam zamiar się z nim spotkać. Po co? Żeby się przekonać, jak bardzo zależy mu na Charlie. Się robi chore. Po prostu go zabijmy. To kurwa mówiłem, to nim tu przyjechał, żeby go zabić. Wtedy nie widzieliśmy, kim jest. Mówiłem, żeby go zabić, nim tu dojedzie. O co ci tak naprawdę chodzi? Czy to, co odpowiedział Goethe, to prawda? Co? Wiele rzeczy mówił. Co? Wierzysz w to, w tę całą supremację krwi? Nie, wierzę w porządek. Pierdepsz, jestem tu z wami, a nie z nimi, tak? O co ci chodzi? Nic. Pytam. Co, boisz się, że na ostatniej prostej ci nogę podłożę? Chcę się przekonać, jak bardzo zależy mu na Charlie. Co chcesz zrobić? Targować.
będziesz targować życiem chłopaka? Ale nie martw się, chłopcze, nie sprzedam cię. Kali, czy ty faktycznie się nie martwisz? Za grosz nie wierzę Pastorniskiemu. I jestem absolutnie przekonany, że jeżeli przyjdzie sytuacja, że będzie wybierać między sobą a mną, to to nawet nie mrugnie, nawet się nie zastanowi. A jeżeli będzie sytuacja, że może zyskać więcej długofalowo niż dotrzymując mnie w tej knajpie, no to może przemyśli to chwilę. Ale oczywiście przytakuję i z taką ulgą na to zapewnienie, że nie sprzeda mnie i obroni, jak zawsze sugeruje. Myślę, że to łyknąłem. Wy przez ten czas musicie zdobyć dziewczynę. To znaczy, co, mamy napaść na statek i ją porwać? Istnieje przecież ten mityczny ruch oporu w tym cholernym mieście, prawda? Mieliście całą noc. Za co to? Na co szły moje, na co szły moje pieniądze? Kurwa, żebym ja to wiedział. Charlie. Na co? Co? Robił coś ten ruch oporu? Na co szły moje pieniądze? Kurwa, drukowanie ulotek. Ale ja nie wiedziałem, panie Bosie, że pan to sponsorował. Drukowaliście, kurwa, ulotki. Trzeba odnaleźć. Zmieniliście mój papier w drugi papier. Komórkę ruchu oporu. Ale oni dopiero, ten kontakt we wtorek ma dopiero przyjechać pociągiem, a w poniedziałek przypływa statek. Kurwa! Doktorowi trochę puściły nerwy. Ten stary chuj z fabryki ma szczęście, że już nie żyje, bo bym go udusił własnymi rękami. De facto chyba jeszcze żyje. Miał być pierwszym, który użyje nowej fabryki, a ona jeszcze nie ruszyła chyba. Czyli mamy tylko siebie. Jak zawsze. Ale jeszcze był pan Aaron. I Artur. No tak, ale oni nie zrobią nic poza ewentualnie jakimś rozpoznaniem. Kim jest ten Japończyk, o którym on mówił, doktorze Brown? Jeszcze raz? Kim jest ten Japończyk, o którym mówił Goethe, doktorze Brown? Japończyk? Już jego nazwisko wydało mi się dość japońskie. Może ty wiesz, Charlie? On był w obozie. Był głównym naukowcem. Czy Japończyk? Czy ty mogłeś mi kiedykolwiek powiedzieć, że byłeś w obozie? Czy ja mogę to wiedzieć, czy nie? Myślę, że tak. Ma numery, nie? Także to nie jest jakaś straszna tajemnica. A czy ja mogę znać tego tam doktora, profesora, czy który to tam był? Raczej nie. Ty nie kojarzysz, nie kojarzysz w ogóle. Nie mam pojęcia, kto to jest. By w obozie i krzywdził dzieci, tak? Białe dzieci. Siema, kurwa, do tego wszystkiego. To jest jakiś wewnętrzny spisek tych nazistów. Naziści spiskują przeciwko innym nazistom? Nie widzisz tego? Tak to wygląda. Odszczepiła się jakaś taka komórka, która...
już nawet nie działa w zgodzie z tym, co ich wielki pierwotny przywódca, pan Adolf Hitler, wymyślił, tylko po swojemu działają. Sam usłyszałeś, co mówił Goethe. Powiedział, że chcą stworzyć Mesjasza. Führer nie jest Mesjaszem? Widać, nie? Był przecież niecierpliwy. Według Goethe. Jakby to przedstawić wszystko Gestapo? Co za ponury żart. I do tego wszystkiego potrzebują mojego domu, pracy mojego wuja i mojego chłopca. I mojej córki. I córki mojego profesora. Mam wrażenie, że znalazłem się tu przypadkiem. A może powiem o tym Gestapo? Czyż ten jej następca, tej twojej przyjaciółki, był cięty, na pewno jest cięty na to, że nie on przejął władzę w Gestapo, tylko jakiś laluj z czaszkami na mankietach. Moglibyśmy do niego dotrzeć, moglibyśmy z nim porozmawiać. Ale obawiam się, że w tym mieście za dużo SS-manów, żeby mógł cokolwiek zrobić. Tym bardziej, że... Nonsens. Było powiedziane, że ci, którzy żołnierze, którzy z nim nie byli z SS, tak? Oni byli normalnie z Wehrmachtu. Tak. Nawet z armii amerykańskiej. Może jeden to już za dużo. No ale to SS dowodzi Wehrmachtem. Nie wiem, jak to jest w tym świecie, ale w tym... Gestalt Polizei to jest... W realnym było, że to było osobne dwa te, nie? Po prostu. Tak, to jest policja. Ale mówię, że armia. Armia i SS to były dwie różne... Po tym, wiesz, jeśli on przyjdzie, go aresztuje. W najzwyklej świecie przyjdzie, go aresztuje. Widzisz? Von der Beek się zabezpieczył i ma już haki na niego. Jakie? I skąd ty o tym wiesz? Sypią z jego córką. Wiem o nim wszystko. Pogadajmy z nim, jeśli masz takie przełożenie. A jeżeli powie, że nic nie robi. Masz żydowską krew w sobie. Jak połowa tego cholernego miasta. No nie, ja nie. Wiemy. Wiemy, panie Summers. Może to jest, wiecie, to jest najmniej oczywisty sojusz, a zarazem taki najwięcej nam dający. On się tego nie spodziewa przede wszystkim. Nie, sorry, to ja się pomyliłem. Ja spotykam z córką Schmidta, który jest burmistrzem, a ten Żyd to przewodniczący Rady Miejskiej. No. To jest. A ten z SS to nie mamy na niego żadnego przełożenia, nie? Więc trzeba ich po prostu z nim normalnie pogadać. Kocha swoją córkę. Dodam tylko, że Schmidt był SS-manem też. Schmidt był SS-manem. Dlatego pogadajmy z dowódcą SS. Wiesz, jakie oni... Gestapo. Nie służyłeś z nimi, to oni mają korbę na punkcie karierostwa. Ja wierzę, że on codziennie rano wstaje, patrzy na portret Beka i pluje na niego, bo czuje się okradziony z awansu przez niego. I zrobi wszystko, żeby go udupić. Wagner jest z Gestapo? Z SS, poprawiłem się, pomyliłem się. Nie, Wagner jest NSDAP. To jest partyjnie. NSDAP. Tak. Z Gestapo była Anna Müller. Tak jest. I to była przełożona Johanna Wolfganga Blitza. Czyli jest tutaj ten Blitz. Tak, i Blitz teoretycznie, zgodnie z hierarchią, powinien dowodzić Gestapo za nią. Tak, z Blitzem nie rozmawiamy. Dlaczego? Ja nie rozmawiałem, nie miałem przyjemności z tym dżentelmenem. Znów się jak smród za dupą za Anną Müller. Myślę, że tak samo zaskoczony swoją pozycją w mieście jak... Myślę, że jest bardzo zaskoczony swoją pozycją w mieście.
Tylko jak chcemy do niego pójść, to musimy przedstawić jakiekolwiek chociaż dowody. Co, zużymy anonimowy donos? Nie, użyjemy tego, co zebraliśmy na temat tego rytuału. Pokażemy te zapiski. Po tym podejrzewam, że nie znam go. Nie wiem, czy ja go kiedykolwiek czy widziałem. Może widziałem, ale wierzcie mi, że ja wierzę, że jak on poczuje, że może mu się dobrać do dupy, to on to zrobi. Nawet jeżeli tego nie przemyśli. On ma na pewno urażoną dumę zmierzyć wielkość swojego kutasa. Chcę pokazać Vanderbeekowi, że ma dłuższego i nieobrzezanego. Pawle, chciałbym wykonać ruch, zanalizowanie sytuacji pod kątem, jak została zaburzona hierarchia, bo my może faktycznie mamy dobry pomysł, ale z tego sobie sprawy nie zdajemy, to gdzieś tam wybrzmiało. Chciałbym zanalizować sytuację pod kątem hierarchii nazistów w tym mieście. Okej. Okay. Co tam po tej Annie Müller? Nie jestem w tym jakiś super mocny. Wciąż może zadać pytania, jak najbardziej. Ale nie będę wiedział. A czy powiedziałeś mi prawdę, czy nie, nie? Dokładnie. To powinniśmy nie zadawać. Dobra, co możemy... W kontekście tej hierarchii, to jest chyba najlepsze pytanie. W kontekście tej hierarchii całego tego planu, że chcemy po prostu zdyskredytować Otto Vanderbeeka, co w tej chwili możemy... Co lub kogo w tej chwili możemy użyć na swoją korzyść? Więc wydaje ci się, jak o tym rozmyślasz, że Summers może paradoksalnie ma rację. W końcu Anna Müller razem z Blitzem wyrugowali tutejszych Żydów, spalili przytułek, spalili kościół i tak naprawdę pokazanie Blitzowi tego, że SS-man jest zaangażowany w jakieś kabalistyczne rytuały, jest wręcz zafascynowany hebrajskimi symbolami, żydowskimi wierzeniami, plus to, co powiedział dr Brown, że pokazanie, że jest to jakaś osobna klika, która nie wierzy już nawet w przewodnictwo Hitlera, ma sens. Plus z tego, co ty się orientujesz, może nie jesteś żołnierzem, nie byłeś w wojsku, ale faktycznie Summers też chyba ma rację, że ci, którzy przybyli, tych 60 żołnierzy, to faktycznie byli takie, wiesz, frontowe trepy, to byli żołnierze. Oni oficjalnie będą podlegać nawet może burmistrzowi w tym momencie, ale jeżeli już, to bardziej gestapowcom. SS jednak miało swoje oddziały szturmowe, a to jest coś bardziej na skraju właśnie milicji, która podlega pod gestapo. Szczególnie, że widziałeś, nawet oni mają na mundurach mają tą swastykę na tym właśnie czarno-białych pasach, nie? Czyli na tych amerykańskiej jakby de facto fladze przemianowanej na swastykę. Więc jak dla ciebie to faktycznie jest najbardziej logiczne z tych posunięć, nie? To jest dobry pomysł. Od pół godziny wam to mówię. To musiałeś przeanalizować sytuację. No. Dobra, nie wiem. Staram się nie wykonywać pochop tych ruchów. Wiecie, zastanawiam mnie jeszcze tylko, czy... Bo sytuacja w mieście, sytuacją w mieście, ale czy on się nie będzie obawiał, że ktoś z góry go skubnie, jeżeli dobierze się SS-manowi do... Nie, ja myślę, że jak to dobrze rozlansuje, że go aresztuje właśnie za te żydowskie tematy, to znaczy... Może być tak, że niewiele z niego pokorzystamy, bo on wyszczeli do góry z tego powodu. Może do waszych domów nie ma, nie? Może do Berlina, może... nie wiem. Może do Berlina za daleko mówię, ale... Ten Blitz nie bywał u mnie w klubie, prawda?
Wiesz co, ja myślę, że mogłeś go widzieć raz, dwa, ale nie uczestniczył jakby w imprezach, nie? To teraz trzeba byłoby znaleźć gdzie go znaleźć? Pewnie powiedzieć, jak pójdziemy do siedziby Gestapo, no to po prostu pójdziemy. Mogliście się umówić na spotkanie i tyle, no. Siedzieć tam, aż mnie zawoła. O ile Vonderbeck nie uprzedził ich już. Ale chodźmy, jedźmy. Ja bym tylko chciał spytać Charlie'ego, jak on się czuje po tych wszystkich oskarżeniach, rewelacjach, po tym wszystkim, co mówił Goethe przed śmiercią, o rytuale, o Mesjaszu. Czy to jakkolwiek wpłynęło na ciebie, Charles? W lesie był cały czas blady i starał się chować tam za innymi, unikać wzroku tego profesora. Kiedy, ale skręcił mu kark, to chyba trochę ulga przyszła, że skończył już gadać, zwracać się do niego. Teraz te planowania jest tylko zamieszanie w głowie Charlesa. On nie za bardzo wie, czemu tutaj jest z tymi ludźmi i w jaki sposób może pomóc. Najlepiej by było, gdyby gdzieś się zaszył i czekał na rozwój wypadków. I trochę współczuję też doktorowi, bo jeżeli jego córka przeszła to, co on, a może nawet więcej, skoro cały czas jest na smyczy, czy to metaforycznej, czy faktycznej, no to będzie odmieniony człowiek, to już nie jest jego córka. Dokładnie. Ja tylko wyobrażam sobie jeszcze, że jak odjeżdżacie z tego lasu, jak rozjeżdżacie się w dwóch różnych kierunkach, by wrócić na upatrzone pozycje, widzicie jeszcze pod lasem stojącego na światłach włączonych, na włączonym silniku, gdzieś tam daleko, w bocznej drodze, takiej szutrowej, czarnego Mercedesa. Kierowca siedzi, w środku pali papierosa, ale nie ma nikogo innego. Tylko jakieś cienie przemykające pomiędzy drzewami w kierunku, z którego wy odeszliście. Powiedzcie mi w takim razie, gdzie się udajecie? Gdzie spędzicie noc? Nie, no to noc dopiero przed nami. Jedziemy na posterunek policji Gestapo. Wszyscy razem, tak? No, jeden samochód, bo A z ekipą wziął ciężarówkę i wiesz, myśmy się rozdzielili, nie? Okej. Po stronie policji, po stronie Gestapo, ta główna siedziba znajduje się w centrum miasta. Jest dobrze oświetlona. Sam fronton zdobi wielka czerwona flaga ze swastyką, a także, jak to pięknie określił Summers, wrona czarna, czyli orzeł, który siedzi również na tej swastyce. Przed wejściem głównym pręży się dwóch żołnierzy. Kiedy zobaczyli was, wypięli się jeszcze bardziej służbiście, szyli obcasami. Jest późno, obywatele, mówi jeden z nich. Czego tutaj szukacie? Sprawy nie cierpią te zwłoki, panie. Patrzę na jego stopień i mówię do niego Kapral. Ze stopniem, żeby wiedział, że może, żeby złapać może tą nić taką, wiesz, porozumienia. Chcieliśmy rozmawiać z samym głównodowodzącym, komendantem. Komendant Blitz jest niedysponowany. Rozumiem, a jeśli, czy jest możliwość przekazania mu informacji? A co to za informacja? To
co mamy do zakomunikowania komendantowi Blitzowi, może zostać przekazane tylko jemu. Myślę, że jeżeli szybko dostarczycie mu tą informację, to zostaniecie przynajmniej podwójnie wynagrodzeni. Staram się użyć ruchów wpływ na innych. Dobrze. Także... No pięknie, pięknie. Czyli po co cię ze sobą biorę? Wiesz co? Ja powiem tak. To gestapo to jednak tajna policja, prawda? Więc oni są łasi na wszelkie denuncjowanie i tak dalej, więc widzisz, że on... Dobrze, dobrze, proszę ze mną. Otwiera drzwi, prowadzi was do środka. Długi korytarz, światła są przygaszone. Cicho, spokojnie. Jakaś recepcjonistka siedzi, coś pisze na maszynie. On podchodzi do recepcjonistki, jakby przechyla się przez ten kontuar, łapie za słuchawkę. Wiesz, ona tak się na niego patrzy, jakby z lekkim wyrzutem, ale on tylko kiwnął głową. Wykręca jakiś numer, pokazał wam na krzesła, które stoją w korytarzu, żebyście usiedli. Siadamy. Zaczyna rozmawiać z kimś po niemiecku. Widzisz, popatrzył się na was, wyciągnął słuchawkę w waszą stronę. Komendant Blitz chce posłuchać, czy to faktycznie na tyle pilne, żeby rezygnował z kolacji z żoną. Patrzę na Pastolińskiego, czy sam coś powie, czy ja mam coś powiedzieć. Idę wam słuchawkę. Komendant Blitz? Tak. Kto mówi? Nazywam się Pastornicki. Cliff Pastornicki. A, tak. Kojarzę panie Pastornicki. Dobry wieczór. Miałem bardzo dobre kontakty ze świętej pamięci Frau Müller. Ja tu jeszcze wykorzystam twój ruch tak naprawdę i ten sukces i faktycznie słyszę tak, ach, tak. Frau Müller wspominała o panu, zawsze wyrażała się ciepło o pana lokalu i pana usługach. Leży mi na sercu kilka spraw, między innymi pamięć Frau Müller. Jesteście w tym mieście. Mamy informacje, które zaręczam panu, bardzo pana zainteresują. Herr Komendant Blitz ręczy za to swoim honorem. I z mojej strony może pan przekazać małżonce, że do końca miesiąca będziecie się stołować u mnie przy romantycznej kolacji w osobnym stoliku. Wynagrodzi jej to pan Herr Blitz na pewno. Wiem, jak ważne są uczucia kobiety, ale to, co do pana mam, to naprawdę sprawa niecierpiąca zwłoki. Jest w pana głosie coś, co sprawia, że faktycznie panu wierzę. Dziękuję, panie Pastornicki. Będę za 15 minut. Proszę jeszcze przekazać słuchawkę kapralowi. Dobra. Dziękuję, Herr Komendant Blitz. Przekazałeś słuchawkę. Widzisz, że ten kapral coś jeszcze jakby chciał powiedzieć, ale tak się zapowietrzył. Tak, tak. Halilitra. Odłożył słuchawkę. Zapraszam w takim razie do gabinetu, do poczekalni w takim razie. Komendant za niedługo zaszczyci państwa swoją obecnością. Ja zbieram ze sobą popielniczkę, którą taką pewnie jestem, taka stojąca. Tak, jak zobaczę. Siadam, zakładam nogę za nogę, wiesz, tam odbijam sobie papieroska. Ja mam kontrolę nad sytuacją i nawet niech ta gestapowska świnia o tym wie. Wiesz, on faktycznie popatrzył się tak na ciebie, może z takim z lekkim podziwem, takim... czy napiją się państwo kawy, herbaty? Ja myślę, że doktora w ogóle nie ma w tej scenie. W sensie myślę, że on nie chciał tam pójść.
Albo został w samochodzie, albo poszedł na spacer, albo cokolwiek, bo po takiej sytuacji i po tym, co się dowiedział, uznał, że chyba nie będzie miał siły na mierzenie się z kolejnymi gierkami i tego typu no, sytuacjami, tak, które trzeba w jakiś sposób rozegrać, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój wydarzeń, więc po prostu poszedł, mówię, albo na spacer się przejść, albo został w samochodzie. Uspokoić się trochę. Dobrze. Jest taka opcja, jak właśnie jest taka opcja, wziąć nieobecność? Nie, ty nie. Nie, ty nie masz tej opcji. Zgłaszanie przygotowania. Krótko. Tak, no dobrze, no to... Siedzi tam grzecznie, z rękami założonymi na kolanach. Charlie, napijesz się czegoś? Wody, proszę. No to patrzę na tego Geldfebla, aż poda mojemu chłopakowi wodę. No faktycznie. Prawie, że miałeś wrażenie, że strzeli obcasami, ale jakby się pohamował mimo wszystko. Nie jesteście jednak, że tak powiem, w strukturach jego służby, więc on po prostu odwrócił się i po chwili wrócił, przyniósł faktycznie tą wodę. Ja bym chciał na chwilkę przenieść się do tego samochodu, w którym czeka dr Brown i zapytać się po prostu: doktorze Brown, co ty robisz w tym czasie? Jest cicho, widzisz parę osób kręcących się po centrum miasta, wracają prawdopodobnie gdzieś z pracy do domów, widzisz jakieś małżeństwo z dzieckiem przechadzające się, dziecko otrzyma wielkiego kolorowego lizaka, ojciec coś peroruje, matka śmieje się, perliście. Ja myślę, że siedzę na tylnym siedzeniu, spoglądam przez okno. Z boku pewnie wygląda, jakby no siedział tam i nic nie robił, tak? Tylko gapił się przez okno, ale myślę, że w jego głowie w tej chwili kłębią się setki myśli, setki emocji. Przede wszystkim z jednej strony nadzieja, bo ktoś mi powiedział, że jego córka jednak żyje, a no już jakiś czas temu uznał, że być może po prostu zginęła w tym pożarze, albo w jakiś sposób zaginęła i że raczej już nie da rady jej odnaleźć. Z drugiej strony myślę, że gniew. Myślę, że jeżeli i strach, że to, co powiedział Goethe, okaże się być prawdą, że faktycznie została jakimś tak zwierzęciem eksperymentalnym na sznurku SS-mańskich naukowców i że ile krzywd to dziecko musiało doznać w tym czasie. No, myślę, że siedzi tam, gapi się przez to okno, ale pięści zaciska tak, że być może po chwili już pojawiła się na dłoniach stróżka krwi od paznokci wbijanych w skórę. A powiedz mi, czy to możliwe, żeby doktor w tym momencie wracał trochę do tych wspomnień z tego okresu? Tak, myślę, że po tym, jak Goethe tak spojrzał mu w oczy, tak jakby chciał spojrzeć w jego duszę, pytając się go o to, właściwie mówiąc mu, że odpowiedzi są w nim, to zaczął zastanawiać się, co się wtedy faktycznie wydarzyło, bo w jego głowie wersja wydarzeń jest taka, że no wybuchł pożar, tak? Musieliśmy uciekać. I ostatnio zaczął sobie myśleć o tym, że prawdopodobnie to Goethe wywołał ten pożar w jakiś sposób.
żeby no, ukraść mu tą pracę i no, całe to zamieszanie, jakieś swoje chore eksperymenty móc przeprowadzać. No ale w tej sytuacji pewnie zaczął się zastanawiać, mimo tego, że no, tak odrzucił trochę jego słowa w pierwszym odruchu, jako no myślę, że teraz ma go za szaleńca, jeszcze bardziej niż wcześniej. No tak jednak zasiał w nim jakieś takie ziarenko niepewności i pewnie wraca wspomnieniami do tamtego momentu. A co byś w takim razie powiedział, doktorze, na rzut na wyparte wspomnienia? Dobrze. Decyzja należy do ciebie. Nie, myślę, że to jest dobry moment. Zobaczymy, czy całkowicie oszaleją. Chyba mam minus jakieś do tego rzutu? Nie, w tym momencie to jest czysty rzut. Tam chyba nie było utraty stabilności z twojej strony. O, nie, nie, nie. Była? No jasne, że była. Ach, faktycznie, przepraszam. Masz minus 2, tak? Do, tak, tylko nie chcę mi zadawać karta. O, dobra, chyba już się ładuje. Minus 2, tak? Minus 2, tak jest. O, dobrze mi idzie. Dobrze mi idzie. Tak, jesteś przytłoczony wspomnieniami. Jak Kainowi go rzuty na komplikacje, to dokładnie tak samo mi idą. Tak, więc obniżasz jeszcze stabilność o 2 punkty. Jesteśmy straceni. Tak, jesteś straceni. Dobrze. Mój doktor chyba wyląduje w psychiatryku pod koniec tego odcinka. No. Doktorze Brown, ja tu widzę tak. Widzisz tą parę, która przechodzi ulicą, i słyszysz, że ta dziewczynka trzymająca lizaka mówi: tatusiu, tatusiu, zobacz co zrobiłam tutaj, to jest takie ładne. No pokazuje coś na tym lizaku, ale ty w tym momencie widzisz swoją córkę, jak siedzi przy blacie, przy tych mędzurkach, próbówkach, coś przelewa i dosłownie właśnie krzyczy do ciebie: popatrz tatusiu, to jest takie ładne, popatrz co ja zrobiłam. Co robisz? No, myślę, że oczywiście podchodzę do niej, tak obejmuję ją i myślę, o, a co to? Widzisz, że ona chyba malowała jakiś obrazek. Czasami tak miała, jak była znudzona. Ja tak sobie wyobrażam. I miała szklany kawałek, jakby panel, na którym na przykład mogłeś nakrapiać różne substancje i potem przenosić to pod mikroskop. Było to szklane, żeby nie zabrudzić. I ona zaczęła się bawić. Widzisz, moczyła palce w jakichś substancjach, które miałaś. Między innymi w tym wyciągu z tego grzyba, który używałeś do tworzenia leków. Kochanie, przecież powtarzałem ci, żebyś nie macała gołymi rękami tych wszystkich chemikaliów. Ale to się błyszczało. Ja widziałam w próbówce jakieś obrazki i popatrz, teraz widzisz je tutaj? Faktycznie spoglądasz, widzisz, że ten taki wir kolorów, który ona stworzyła, zaczyna formować się w jakieś obrazy. Widzisz bombę atomową, która spada na jakieś miasto, ale samolot, który on zrzucił, ma na sobie amerykańskie oznaczenia. Jakąś dziewczynę, jak z pin-upu. Widzisz przemarsz żołnierzy alianckich przez zrujnowany Berlin. Widzisz, że to błyska, migocze, zaczynają tworzyć się jakieś wyładowania. Widzisz uśmiechniętych ludzi machających amerykańskimi flagami na jakimś pochodzie w Waszyngtonie, który stoi, który jest cały. Widzisz, że ona dotyka tego palcem, nagle wkłada dłoń. Widzisz obraz jakiejś dziewczynki, która stoi w tłumie, macha tą flagą, nagle odwraca się, spogląda na was, podaje twojej córce flagę.
Twoja córka przez tą taflę szkła bierze i wyciąga tą flagę. Wyciąga ją i pokazuje ci ją. Popatrz, popatrz, tatusiu. Ta dziewczynka dała mi swój proporczyk. Biorę go do rąk, zastanawiając się, czy to jest prawda, to co się w tej chwili dzieje? W sensie, no... Okej, okay, jesteśmy w pracowni chemicznej, pracujemy na jakiejś narkotycznej, tak, substancji, może to są jakieś zwidy, halucynacje, może nawdychałem się oparów, ale no macam ten proporczyk, macam i mam go w rękach. No. Jest, dokładnie, i on jest w twoich rękach, on jest widoczny i on mówi, tatusiu, a może zrobilibyśmy to na lustrze? Tam widziałam, jest takie duże lustro. Może gdybyśmy zrobili takie lustro, moglibyśmy przejść na drugą stronę, jak Alicja w Krainie Czarów, czy coś. Moglibyśmy przejść do tego świata. Popatrz, jakie te dzieci są szczęśliwe i nie mają swastyk na flagach. Możemy tam iść, tato, proszę. Kochanie, wolałbym chyba nie eksperymentować z tym na większą skalę, dopóki się nie dowiemy, co tu się właściwie stało. Co połączyłeś? Jakie substancje tutaj? W czym masz paluchy? W tym momencie drzwi do twojego laboratorium otwierają się z hukiem. Wpada profesor Goethe. Wzrok roziskrzony. Czuję. Udało ci się. Co zrobiłeś? Carter, co zrobiłeś? Tak patrzę się na niego, stojąc z tym proporczykiem w ręku. Chowam go gdzieś. Ten proporczyk. Otworzyłeś wrota. Otworzyłeś bramę. Jak to zrobiłeś? Co tu robisz, Goethe? Jak to co? Czekałeś pod drzwiami? Widzicie, że tak. Cały czas cię nadzoruję. Ciebie i twoją córkę. Nie można was zostawić. Wy, Amerykanie, tylko wszystko byście chcieli zepsuć. Widzisz, że twoja córka zaczyna jakby panicznie próbować zakryć to, jakoś, wiesz, zburzyć. Ona rączkami dosłownie, wiesz, mazia to wszystko. A ty widzisz, że tylko coraz większe wyładowania jakby elektryczne przeskakują pomiędzy jej palcami. Włosy stają ci dęba. Spokojnie, tak obejmuję ją. Zostaw nas już w spokoju, co? To moja praca. Nie, mój drogi panie Brown. To praca dla wielkiej Rzeszy Nazistowskiej. Jeżeli jej nie oddasz, o, już ja się postaram, żebyś trafił razem z swoją córką do komory gazowej. Powiedz mi, co zrobiłeś. Gdzie wysyłasz duszę swoich pacjentów? Czemu oni nie cierpią? Nie mam pacjentów, jestem doktorem chemii. A twoje próbki? Te substancje przeciwbólowe? Przecież testujecie to na kimś. Dobrze, o tym wiem, dotarłem do badań. Chyba, że twój dziekan, tak? Już to wynosi na zewnątrz, a ty nic nie wiesz. Oddaj mi to. Widzisz, że on doskoczył dosłownie do twojej córki i łapie tą taflę szkła, próbuje jej wyrwać. Ona łapie to. Próbuje się z nim siłować, ale jest tylko małą dziewczynką, nie da rady. Co robi? Zostaw nas w spokoju, Goethe. Nie! Staram się wyrwać mu tą taflę szkła. Pomagam mojej córce, tak? Oszalałeś? Wiesz co? Odpychasz go. Ale twoja córka puściła również tą taflę szkła. To runęło na ziemię. Uderzyło. Wyładowania elektryczne przeszły po twoim ciele. Masz wrażenie, że odrzuciły cię. Twoje ciało. Bo jakaś część ciebie, może to ta mistyczna dusza, dalej tu stoi. A przed tobą widzisz świetliste rozdarcie, jakby w rzeczywistości. Heinrich Goethe leży
wszystko zaczyna płonąć wokół, a twoja córka mówi: tatusiu, teraz możemy tam iść, ja widzę tą dziewczynkę. Wbiega w to światło. Goethe jest oblany tym specyfikiem. Widzisz, że jego twarz płonie. On rzuca się za nią. Co robisz? Stoję, ciężko oddycham i myślę, że odruchowo biegnę za swoją córką. Czy ona tam zniknęła? Tak, padła do środka, do tej rany w rzeczywistości, do tego rozbłysku błękitu, do tego czarno-białego filmu, który powoli zaczyna, jak klisza, zwijać się, płonąć, a za nią wpada Goethe. Próbówki eksplodują. Coś ora ci twarz. Coś uderza w ciebie. Fala gorąca. Jakieś ręce łapią cię. Doktorze Brown, doktorze Brown, musimy stąd wyjść. Ktoś wyciąga cię, ale ty wciąż widzisz powidok, jakby negatyw slajdu albo filmu. Widzisz twoją córkę, która stoi na ulicy, wyciąga do ciebie rękę, a za nią stoi Goethe, który opuszcza dłoń na jej ramię. Połowa jego twarzy wciąż płonie, on tylko się uśmiecha. Wszystkiego się dowiem, to należy do nas. Myślę, że próbuję się wyrwać tej osobie, która mnie tam ciągnie. Mhm. Szarpię się, chcę wbiec tam do tego miejsca, tak? Być może już ono się zamknęło, być może to tylko w mojej głowie w tej chwili jest. Krzyczę nawet. I wyrywam się, żeby biec w tamtą stronę. I wiesz co, ja myślę, że wyrywasz się faktycznie, biegniesz w tamtą stronę. Całe to laboratorium już płonie, jest otoczone płomieniami, próbówki gdzieś tam eksplodują. Widzisz jeszcze te wyładowania, jakby powidoki tej innej rzeczywistości, tych żołnierzy amerykańskich, którzy zwyciężyli, tych bomb, które spadają na Hiroshima, na Nagasaki, nie na Waszyngton. A potem nagle poczułaś uderzenie w głowę, w potylicę. Padłeś na ziemię. Siedzisz w samochodzie. Para z dzieckiem przeszła przez ulicę. Wsiedli do autobusu i odjechali. I co teraz, doktorze Brown? Co teraz? Myślę, że jestem w szoku. Cieszę się, że nie poszedłem z resztą na górę do... na komendę Gestapo, bo w tej chwili nie byłbym w stanie, myślę, logicznie rozmawiać z jakimiś gestapowcami. Zastanawiam się, czy to, co przed chwilą widziałem, to jest faktyczna wersja wydarzeń, czy jakiś kolejny omam, który widzę ostatnio, który zaszczepił mi może tą wizję, ten Goethe. Może przysnąłem siedząc przy tym oknie, ale może faktycznie tak się wydarzyło. W sumie to nie pamiętam wiele z tamtego okresu. Mhm. Wiesz co? Tak, tak. Możliwe, że nawet próbujesz sobie to trochę zracjonalizować, bo te obrazy, które widziałeś, one były podobne do części tych filmów, które widzieliście, tych filmów Człowieka z Wysokiego Zamku. Te obrazy tego, jak skończyła się wojna w jego wersji, były tak bardzo podobne do tego, co widziałeś wtedy tam w tafli tego szkła, tego, co pokazała ci córka. A jednocześnie masz takie wrażenie, że faktycznie to ty poznałeś odpowiedź. To ty byłeś pierwszy. Człowiek z Wysokiego Zamku jest tylko przekaźnikiem.
Przenieśmy się na chwilę z powrotem do siedziby Gestapo, dajmy doktorowi Brown poskładać myśli do kupy. Siedzicie dosłownie te 15 minut jak z zegarkiem w ręku i wpada szybkim krokiem do siedziby Gestapo wysoki Aryjczyk w mundurze komendanta Gestapo. Spogląda na was. Ja myślę, że to ja się tutaj łapię na tym, że to ja tym razem przybijam obcasami. Trochę nieświadomie. Bijon uśmiecha się. Panie Summers, jaki miałeś stopień w wojsku, Kain? Ja myślę, że jakiegoś sierżanta, nie? Czyli w amerykańskiej najwyższej nieoficerskiej. Moich pachorążych nie ma. Tak, więc wiesz co, on się zwraca do ciebie, sierżancie Summers. Miło pana zobaczyć. Jak się czuje ojciec? Z wzajemnością. No, wiek. To coś, czego nikt nie umie prześcignąć. Tak, niestety tak. Bardzo mi przykro. Dziękuję, że pan pyta. Jak mogę panu w innych sprawach. Właśnie, jak mogę panu pomóc? Że tak teraz dopiero jakby popatrzył się po całej waszej trójce, widzisz, z pewnym zaciekawieniem w sumie. Popatrzył się na Charlesa. Może porozmawiamy w środku. Tak, oczywiście. Wybaczcie, gdzie moje maniery? Widzisz, on ściągnął czapkę, otworzył drzwi do swojego gabinetu. Proszę, zapraszam. Wchodzi ja pierwszy. Popycham tak lekko Charlie'ego przed siebie. Żeby nie uciekł. Żeby nie zginął po drodze. Kalką wody. Tak jest, szukając opcji ratunku, ucieczki, no ale niestety zablokowana z każdej strony. Dobrze, siadajcie. Widzisz, on gabinet jest dość prosto urządzony. Biurko, krzesła, fotel, dodatkowo jakiś stolik, niewielka kanapa, ale bardzo proste. Plus regał na książki, ale są tam właściwie tylko i wyłącznie aktówki, jakieś segregatory. Widzisz, on siada, położył czapkę. Dobrze. Słucham was. Przejdźmy do konkretów. Powiedzcie mi, co chcieliście tak naprawdę zaraportować? Czemu to ma być warte mojej uwagi? Odkryliśmy spisek w najwyższych kręgach SS. Semicki spisek. Semicki? No dobrze. Macie moją pełną uwagę. Macie dowody? Pierwszą ofiarą tego spisku, żeby była jasność, była nasza wspólna przyjaciółka frau Anna Müller. Nasze śledztwo wykazało, że to była akcja ruchu oporu amerykańskiego. O czym tak wywnioskowaliście po tym, że złożyli ją w ofierze jakimś kabalistycznym siłom? Tak, plus mamy zeznania dwójki świadków, którzy mówili, że mężczyźni, którzy wpadli do kamienicy, którzy dokonali tego morderstwa, wykrzykiwali hasła Wolna Ameryka, Ameryka dla Amerykanów, przywrócić demokrację. Lincoln nie zrobił nic złego. Nie rozumiem. Wygodne, prawda, herr komendant? My może nie mamy dwóch świadków z rzekomego ruchu oporu, ale mamy za to jednego, który może poświadczyć Charles. Widzę, że się chłopak schował w cieniu. Że może poświadczyć przynajmniej o tym, co wczorajszego wieczora robił z nim Obersturmbannführer Otto von der Beck, co robił z nim wcześniej profesor Goethe i co ma zamiar zrobić jutro z nim Obersturmbannführer Otto von der Beck. Dla nakreślenia całej sytuacji.
Chciałbym powiedzieć, że to wszystko odbywa się w Beckett Hall. W pana klubie. I tak. I dotyczy jakichś, jak pan Summers powiedział, cjonistycznych, okultystycznych spisków, o których ja osobiście nie miałem pojęcia, jak pan pamięta. Herr Blitz, odziedziczyłem to miejsce. Z jakiegoś powodu jest ono ważne dla tych syjonistów, kryptosyjonistów. Warte zaznaczenie jest też to, że gdy tylko uzyskaliśmy te informacje, to przyszliśmy z tym do jedynej osoby, która powinna się zajmować takimi rzeczami, czyli do pana. To świadczy o naszej lojalności i poczuciu prawa. Tak, panie Summers, nigdy nie wątpiłem w pana poczucie sprawiedliwości i prawa. Czytałem pana dane, rekordy, odznaczenie i... Ja odwracam wzrok od Pastornickiego i od Charlie'ego, jak to on to mówi. Ja czuję, jakbym miał pod językiem w tym momencie taką kostkę cukru. Moja pogarda dla tego człowieka jest niesamowita teraz. Słowa, jakie wypływają z ust Blitza, to jest jakby on, nie wiem, z Stalingradem walczył i sam zniszczył 6 czołgów rosyjskich, radzieckich. Tylko 3. Wiesz co, on faktycznie wydaje się teraz trochę puszyć. To faktycznie, jeżeli okazałoby się, że w jakiś sposób SS para się okultyzmem, co nie jest mi zupełnie obce. Takie informacje pojawiały się już wcześniej, nawet w Berlinie, że kilku wysokiej rangi oficerów SS tworzyło jakiś paranormalny, paranaturalny oddział, próbując przyzwać szatana, demony, cokolwiek. To by wyjaśniało, widzisz, on tak wyprostował się, to by wyjaśniało, dlaczego przysłali go tutaj i jemu powierzyli kierowanie wszelkimi sprawami i odsunęli mnie, tak. Ale wysłuchajmy pana Charlesa w takim razie. Proszę opowiedzieć, co pan widział, co robił z panem Goethe, co robił Obersturmbannführer von der Beck. I ja odetchnąłem z ulgą, jak atencja przeniosła się ze mnie na Robiego. Panie komendancie, to ten pan profesor takie znaki mi nakreślił na rękach, a pan Obersturmbannführer to ja nie wiem do końca, co on robił, ale jakby, nie wiem, jakieś kręgi były i kolumny, one tam są u pana Pastornickiego i to jakiś rytuał chyba. Wyciągnął szufladę z biurka, wyciągnął kawałek, kartkę papieru, położył to na biurku. Chłopcze, jesteś w stanie przerysować, narysować z pamięci te symbole? Nie. Tak, mogę spróbować. No, kreślę, tak, parę tych, tak jak wcześniej, no na tyle, na ile byłem w stanie. Możecie mi pokazać to miejsce? To oczywiście. Dobrze. Wezmę ze sobą dwóch swoich podkomendnych w takim razie. Ale to wszystko, czy macie coś jeszcze? To, co nakreślił na ręce z Charlie'ego, z pewnością ma pan zdjęcia ciała tej nieszczęsnej frau Müller. Dostrzeże pan pewne podobieństwo. To tak. Hebrajskie pismo. Dokładnie. Nie wydaje mi się, żeby amerykańscy terroryści znali hebrajskie pismo. Nie, raczej nie. To wszystko
wszystko jest bardzo... bardzo trudne. Uberzurban Finer ma wszelkie uprawnienia do tak naprawdę władzy wojskowej tutaj. Natomiast, jak zapewne wiecie, Gestapo wciąż jest policją. A nie wojskiem, dlatego przychodzimy do pana. Dokładnie tak. Dobrze, słuchajcie. To Charlie, wiesz, jak tam opowiadał, jak rysował, no to taka strasznie jak środka wygląda, nie? Że co oni mu tam ci ludzie w ogóle nie robili i że tego prowadzają jeszcze przez taki majestat i ja bym sobie chciał ruch wykonać, wieczna ofiara. Proszę cię bardzo. No i chłopcy. Sukces z komplikacjami. Jedną z możliwości... Wiesz co? Ja bym chciał, żeby on mi się zwierzył. Dobrze, więc... Ja mógłbym sobie wstawić następną scenę w wyczucie magii. Jeszcze jedno, tak? Bo tam dobrze rzuciłem. Chciałbym skorzystać z niego teraz i zobaczyć, czy on jest podpięty pod macki. Pierwszy raz od dawna czujesz zupełny spokój i, że tak powiem, ciszę. Nie ma tu nic. Ani... Okay. Kawałka, że tak powiem, tej magii, tych wibracji. Czujesz się jak normalnie po prostu u siebie w domu wręcz, nie? Okej. Okay. W spokojnym miejscu. Wiesz co? I ja sobie wyobrażam, że Johann Wolfgang Blitz, komendant Gestapo, podchodzi do ciebie, Charles, kładzie ci rękę na ramieniu i mówi: nie martw się, chłopcze, ja to rozumiem. Ludzie w SS są przepełnieni pychą. Uważają, że wolno im wszystko, że mogą krzywdzić każdego, kto nie zgadza się z ich ideologią, ale są w błędzie. Wierz mi, ja sam byłem świadkiem ich niecnych czynów, ich sprawek. Miałem związane ręce, niestety nie mogłem wykonać żadnego ruchu. Nie mogłem zrobić nic, by im się przeciwstawić, ale teraz spojrzał, trzymając cały czas rękę na twoim ramieniu, Charles, spojrzał na Pastrownickiego, spojrzał na Summersa, ale teraz wierzę, panowie, że dotknęliśmy czegoś, czym potencjalnie zainteresowany byłby sam Hitler. Dobrze wiem, że ostatecznie uznał te wszelkie brednie o demonach, aniołach, o przyzywaniu szatana za niewarte brednie. Gry. Brednie, dokładnie. Więc mamy tutaj, póki Adolf Hitler żyje, mamy w nim wsparcie. Pokażcie mi to pomieszczenie, pokażcie mi ten pokój. Jeżeli zbierzemy odpowiednie dowody, pogrążę tego bydlaka. Ruszajmy. Ulżyło Charlie'emu, tak autentycznie, jakby rozluźnił się na zewnątrz, ale w środku też, bo no to jest na razie pierwsza od dawna spotkana osoba, tak, która nie chce krzywdy innych, wydaje się autentycznie zainteresowana po prostu normalnym spokojem i ładem, a nie wykorzystaniem Charlie'ego dla pieniędzy, czy dla jakiejś popisowej sprawy, czy przyzwania jakiegoś antychrysta, tak? Dobrze. Słuchajcie, to skoro Julka poszła po herbatę, bo ja myślę, że teraz przeniesiemy akcję faktycznie do Beckett Hall, to zraniłeś mnie, sobie 5 minut. Twoje słowa mnie zraniły. Na szczęście nie wypowiedziałem ich na głos. Może nakręcimy ich, żeby na gorącym ich jebli. Jutro. Nie, bo on wie. To co, przerwa 5 minut, jest. Tak? Zróbmy. Dobrze. 5 minut. To słuchajcie. Faktycznie komendant Blitz powiedział, że spotkacie się na miejscu w Beckett Hall, że on przyjedzie ze swoimi ludźmi.
Wy wracacie do samochodu i chciałbym tutaj zapytać, w jakim stanie jest doktor Brown, kiedy reszta wraca do auta? A może go tam w ogóle nie ma? Ile wam zajęła ta cała akcja? No, minimum pół godziny. Minimum pół godziny. Myślę, że po pół godziny to on jeszcze nie jest w stanie ogarniętym, że tak powiem. Myślę, że wyjął sobie jakiś kawałek jakiegoś notatnika i coś w nim skrobie. I jakieś może obrazki, może napisy, hasła, no generalnie przypomniało mu się pewnie, że nie wiem, może miał jakieś wizyty u jakiegoś psychologa albo psychiatry po tym całym wydarzeniu i mu zalecił, żeby w sytuacjach stresowych jakoś ten stres uwalniać w ten sposób, ale ma właśnie taki notatnik przy sobie i Buzz gra po nim po prostu w tym momencie. No, generalnie wygląda na raczej zaniepokojonego. Widzicie też pewnie kilka wyrwanych kartek gdzieś walających po podłodze samochodu, zmiętych w kulkę. Spałeś? Jeszcze raz? Spałeś? Wygląda, żebyś się obudził. Nie. Załatwiliśmy. Patrzę, zbieram te kartki gdzieś tam. Zorientowałem się, że padałoby już trochę się może wrócić do świata rzeczywistego. Zbieram je gdzieś tam, chowam do teczki. Załatwiliście, tak? Tak, jedziemy do Beckett Hall. Oni jadą za nami. Jak poszło? No i teraz dobrze. Pan Summers jest prawie nazistowskim bohaterem wojennym. Tak, panie Summers? Nie było wojny po tym, jak Stany Zjednoczone skapitulowały. Stanach Zjednoczonych. Byłem żołnierzem. Wiem. I zdecydował się pan służyć w ruchu oporu? Mam zostać? Boicie się, że was sprzedam w ostatniej minucie? Nie, jesteśmy w tym razem. No właśnie, to po co te głupie komentarze? Ma pan rację, każdy ma swoje trupy w szafie. Bardzo mnie rozbawiło to, aż wstrzymałem się. Nie powstrzymałem się, parsknąłem śmiechem. Doktorze, bo tak jest właśnie z żołnierzami. Kiedy nie ma rozkazów, to znajdują sobie sami coś, z czym będą walczyć. Ja sobie znalazłem. I nie, robię to tylko po to, żeby walczyć. A nie po to, żeby czerwoni, niebiescy czy zieloni rządzili. A jestem dobry w tym, co robię. No dobra, muszę zadać jeszcze pytanie. Czemu tak bardzo zależy ci na tym, żeby ich wszystkich wysadzić w powietrze? Ty najbardziej parłeś ku temu. Bo to najlepsze rozwiązanie. Minimum środków, maksimum efektu. Ale masz do nich jakąś urazę taką głębszą? Nie. To dlaczego? Wyjmuję tak ostentacyjnie tabletkę, którą przepisuje mi żona pana doktora i która powoduje, że nie widać tego po mnie. Ale jak sam Miszgry dzisiaj powiedział, nie widać z zewnątrz, a w środku się czasami buzuje. Wiesz,
już niewiele zostało. Nie wiem, czy zdążę, mam pełny pakiet tabletek, które pewnie podejrzewam. Myślę, że Cliff mniej więcej, skoro ona je przepisuje, on ich gdzieś załatwiał, bo tak było przecież powiedziane na początku, to mniej więcej wiesz, ile mi schodzi. To pokazuje taki blister na zupełnie starczy na 2 tygodnie. Nie wiem, czy dożyję końca tego. Spokojnie, jeśli będzie się trzeba rzucić z granatem w paszczę demona, to będę ja. Nieważne, w którym mundurze. Myślałem, że jesteś zwykłym czpunem. Wiesz, tak się aż obrużyła mnie, tak. Co, kurwa? Myślałem, że pijesz te tabletki. Widziałeś mnie kiedyś nie w formie? Może jestem stary, ale... w formie. Idź pan. To jest właśnie jedna z rzeczy, które oni nam dali. Wyeliminowali takie rzeczy z ulicy. Ale dobra, kurwa, nie będziemy dysputy światopoglądowej tutaj prowadzili. No tak, aż ruszysz, no przecież nie sądzisz, że ja pojadę. Jak mi dajesz swoim jeździć, to nie szczędzę mu. Jadę. Okej. Przejechaliście przez całe miasto. Ciemni się już. Zaczyna kropić lekki deszczyk. Dojeżdżacie do Beckett Hall. Światła w budynku świecą się na dolnym poziomie. Jest niedziela, wieczór. Powiedz mi, Cliff, czy klub w niedzielę jest otwarty wieczorem? Tak, myślę, znaczy on nie jest otwarty na pewno późno, ale niedziela to jest taki dobry wieczór na takie romantyczne kolacje. Mhm. Tak mi się wydaje, kiedy mąż zabiera żonę, kochankę. Mhm. Nie jest to długo, ale jest taka, no, gra jakiś tam skrzypek, jest jakaś taka smętna, romantyczna otoczka, są też jakieś takie dania. Miałem ambicje, żeby mój lokal był dla wszystkich, tak na dobrą sprawę. A ci, którzy mają jakieś ciemne sprawki, jeżeli jest jakiś szczepek, który przez cały tydzień zdradza swoją żonę, a potem w ten 7 dzień pański tygodnia czuje, że powinien ją przeprosić, bo go dręczą wyrzuty sumienia, to jest idealne miejsce, żeby wrócili potem do siebie, lekko wstawieni tym winem, czy co im tam piją. Mhm. I zaczęli, tak powiem, od zera. Taką klientelę raczej bym się dziś, takiej klienteli bym się raczej dziś spodziewał. Mhm. A i widzisz, że faktycznie jak zajeżdżacie do Beckett Hall, na parkingu stoi parę samochodów, tych powiedzmy średniej klasy. Poznajesz, że to samochód aptekarza, który przeważnie przychodzi właśnie z żoną tego aptekarza. Dokładnie. Poznajesz samochód jednego jubilera. Jego dziadek był Żydem. I kilku jakichś takich pomniejszych handlarzy. Ale na parkingu stoi też czarny Mercedes. Kierowca siedzi w środku, pali papierosa. To jest ten auto von der Becka, nie? Tak. Cholera. Za wami już widzisz światła dwóch samochodów. Prawdopodobnie gestapo. Mam się go pozbyć? Patrzę się na Charlie'ego. Może tyle na wejście. Nie wiem, czy Charlie zareagował. Że skojarzył samochód, bo chyba nie widział go wcześniej, bo był zawsze w środku, kiedy on podjeżdżał. Mogłeś zwrócić uwagę, no, jak odjeżdżaliście z lasu, gdzieś tam. No. Ale nie musiałeś.
Idźcie z profesorem Charlie tylnym wejściem. Schowajcie się gdzieś. Nie chciałbym, żeby cię zobaczył. Z doktorem Brownem. Dobrze, panie Bosie. A ty Cliff i ty Kane? A my pójdziemy. Ja bo jestem u siebie. A sam jest dlatego, że gestapo jemu z ręki. Okej. Okay. Faktycznie rozdzielacie się. Charlie i dr Brown idą od tyłu, a wy wchodzicie od frontu, bo jesteście u siebie. Vibe knajpy jakby się zmienił. Smyczki, jakaś delikatna muzyka. Parę osób siedzi przy stolikach, jedzą. Wasze kelnerki chodzą jak zahipnotyzowane, usługują, ale jakoś tak sztywno. Przy jednym ze stolików siedzi Wonderbeck z jakąś kobietą. Doktorze Brown, jak wygląda pana żona? Jak wygląda Becky? Becky? Myślę, że jest stosunkowo niską kobietą. Raczej drobną brunetką. Zwykle chodzi z włosami zaczesanymi w jakiś taki koczek tutaj. Taka przeciętnej urody kobieta, nie jest może z taką modelką z okładek gazet. Pewnie już widać, że przepracowała swoje lata, ale no, dla niego oczywiście zawsze jest najpiękniejsza. Widzicie, że ta kobieta siedzi wyprostowana, sztywno, patrzy się gdzieś w jakiś punkt w przestrzeni, nie mruga oczami, dłonie ma na stole. Wszystkie Skoro kelnerki... jestem jej pacjentem, to powinienem ją poznać. Tak, jak najbardziej, więc ty ją poznajesz. Ty wiesz, że to jest Becky Brown. Ja się nachylam temu i mówię, to jest żona profesora, kurwa. Masz broń? Zawsze. Białą i palną. I kasty. Ale tak mu patrzę w oczy, tak próbując rozładować tą sytuację żartem, ale nie jest tyle to sens. Dobra, no to pogramy w pokera z tą nazistowską kurwą. Uśmiecham się uśmiechem numer 3. Jestem u siebie, jestem Cliff Pastornicki. Jestem Bogiem. Idę. Idziesz, widzisz, że kelnerki cię nie zauważają. One dosłownie jak po trajektoriach wyznaczonych krążą wokół stolików, chodzą między ludźmi, albo zbierają jakieś naczynia, albo podają. Ludzie też, wiesz, siedzą, jedzą tak bardzo mechanicznie. Kane, nawet nie musisz sobie rzucać. Czujesz te wibracje, widzisz ten jakby ciemny dym unoszący się, wręcz upowały, który gdzieś, wiesz, po prostu kurczy się nad głowami, krąży. Wanderbeck patrzy się na was. Zapraszam, panie Pastornicki, do mojego stolika. No pan siedzi przy moim stoliku. Oberszturmbannführer Wanderbeck. Pozwoliłem sobie się rozgościć. Czy zna pan moją towarzyszkę? Becky Brown. Ha, jakie to fantastyczne imię i nazwisko, jak w tych waszych komiksach. Jak to było, że imię musi się zaczynać na tą samą literę co nazwisko? Herr Kent, Clark Kent na przykład. Tak. No. Miło poznać. Widzisz, że ona tylko tak, wiesz, patrzy gdzieś tam dalej, skina głową. A gdzie jest Charles? Będziemy mieli gości. Herr von der Beck. Jakich gości?
Wsiadam do tego stolika. Wciągam papierosa. Jesteś z boku. Pan SMS. Tak, żeby stać z nami. Blisko. A, to jest... Okay. Jestem w pracy. Dziwnie tutaj dzisiaj. Jakby coś się unosiło w powietrzu. Brzęk tak spogląda na ciebie. Bo pana nie doceniłem, panie Summers. Zabawny wybór brony, jaka to hipokryzja. Wronę mu zaczęliśmy, nie? Wrona to tylko taki mały fetysz. Żydowski? Lubię... Żydowski? Pytanie jest stwierdzenie. Ty gustujesz obrzezanych na pletkach. Ale to nie ma znaczenia, panie Summers. Obrzezane, nieobrzezane. Wszyscy trwamy w tym więzieniu. Hitler, Göring, Lincoln, cokolwiek. Wszystko nie ma znaczenia. Możemy tutaj zrobić większe rzeczy. Dokładnie w tym miejscu, panie Summers, skoro pan to widzi. Ty dosłownie widzisz, że on tak zakręcił palcem i taki, wiesz, ten obłoczek, ten dym, te macki tak wokół niego się zakręciły. Staram się skupić na nim, a nie na tych mackach, ale on na pewno zauważył, że widzę. Myślę, że nie jestem tak dobrym aktorem, jakby mi się wydawało, tak. Że jestem. Widzicie? Możemy zrobić tutaj coś przełomowego. Rząd położył dłoń na dłoni Becky Brown. Doktor Carter odkrył sposób, jak wydostać się z tego więzienia. A ja dzięki tym semickim sposobom mogę posiąść boską moc. A pan, panie Pastornicki, on spojrzał ci w oczy, może mi pomóc. Może pan osiągnąć więcej niż to. Okej, ty znowu widzisz, że ten dymek, ta chmurka gdzieś tam zajrowała. Ja się skupiam na Summersie. Ja rozumiem, że widać w jego oczach, że on widzi coś, czego ja nie widzę. To więzienie, o którym pan mówi, to więzienie, które sami zbudowaliście. Tak, tak, zgadza się. Ale nie my naziści. Nie, to coś więcej. To trwa od wieków, od zarania dziejów. Widział pan filmy Człowieka z Wysokiego Zamku? Nie obchodzi mnie współczesna kinematografia. Jeszcze wczoraj chciałem odzyskać to, co moje. Ale sprawy przybrały zły obrót. I już wiem, że jest na to za późno. Może nie. Może jednak nie. Przerzućmy się na chwilę do kuchni, do tego zaplecza. Charlie, doktorze Brown, wy wchodzicie i widzicie dosłownie też te takie sztuczne ruchy, gdzie kelnerki dosłownie przekładają z jednego miejsca na drugie, wlewają coś do tych samych kielichów, które przyniosły, odnoszą. Nikt na was nie spogląda, nikt się z wami nie przywitał. Co robicie? Ja podchodzę do Barbary. Hej, Barbara, jak sytuacja, jak wieczór? Coś zabiera, składa jakieś naczynia, kładzie to na tacę, podnosi, popatrzyła się na ciebie tak przez chwilę, ale to był taki pusty wzrok i mówi, mamy gości i idzie z powrotem na salę. Spoglądam trochę zdziwiony na doktora. I znowu na kucharzy i kelnerki. Dość nieswojo się zaczynam czuć, bo nie tak wygląda ta atmosfera na zapleczu zwykle.
ja tak się rozglądam to tam. Co prawda nie spędzam tutaj czasu na co dzień, więc nie wiem, jak normalnie wygląda atmosfera na zapleczu, ale widzę te mechaniczne ruchy nienaturalne ludzi, którzy się tutaj kręcą, i też spoglądam się na Charlesa takim zaniepokojonym, może lekko pytającym spojrzeniem. Słyszałem tą wymianę zdań i wydaje mi się, że pamiętam tą osobę z jakiegoś poprzedniego spotkania, jak śmiała się i Charlie klepał ją po tyłku. Teraz wyglądała zgoła inaczej. Coś tu dziwnego się dzieje, tak półgębkiem odzywam się do Charlie'ego. Jak wygląda? Ja może spojrzę przez tą bulaję w drzwiach. Zobaczę, jak wygląda na sali. Mhm. Więc patrzysz przez ten lufcik, przez to okienko. No i wiesz co, ty widzisz, że Pastolnicki z Kane'em właśnie weszli. Zbliżają się do stolika, przy którym siedzi Van der Beek i jakaś kobieta. Powiedz mi, czy ty widziałeś kiedyś żonę doktora Browna? Chyba nie miałem przyjemności. Jeżeli gdzieś była w fabryce, to tak. Jeżeli nie, no to nie byłem nigdy u niego w domu. Ja myślę, że nie, że jest to dla ciebie po prostu obca kobieta. I ty widzisz, że dosłownie kelnerki, jak wychodziły, one się rozchodzą po całej sali, wręcz omijając ten stolik, do którego się teraz dosiada Pastornicki. Ty jeszcze widzisz ze swojej perspektywy, że Van der Beek trzyma jedną nogę pod blatem, znaczy, przepraszam, jedną rękę pod blatem stolika, i widzisz, że ma w niej pistolet. Kieruje go teraz w stronę Pastornickiego. A inni goście też są tacy jak kelnerzy? Tak, wszyscy byli otępiali. Nie zwracają uwagi na nic, co się dzieje w okolicy. Mhm. A ci nie weszli jeszcze, tak? Gestapo? Nie, jeszcze nie. Nie odwracam się do doktora Browna. Coś tu się chyba stało, bo wszyscy tak mechanicznie chodzą. Ten Oberführer jest na sali, ale nie wiem, nie rozumiem. Podchodzę w takim razie, spoglądam też przez okienko. Widzisz swoją żonę, która siedzi obok Obersturmbannführera Van der Beeka, siedzi wyprostowana, spogląda gdzieś w dal. Widzisz jej profil. Wygląda, jakby nie mrugała, nie oddychała, nie przewlekała się. Okej, myślę, że to jest dla mnie za dużo. Myślę, że po prostu wypadam z tej kuchni na pełnej pizdzie. Doktorze. Biegam na tą salę i krzyczę: Becky? Becky? Nie zwracam ci uwagę. Natomiast ty, Kane, widzisz ten błyskawiczny wręcz ruch. Widzisz, że Otto van der Beek patrzy cały czas na was, rozmawia. Jego twarz się nie zmieniła, natomiast jego lewa ręka nagle wystrzeliła dosłownie spod stolika. Widzisz pistolet, który skierował w tym momencie bezbłędnie w stronę głowy doktora. O, patrzy na was. Jak miło. Rodzinka prawie w komplecie. Znaczy, wiesz, jak on wyciągnął broń, ja bym mu nie chciał dać czas powiedzieć na to. Powiedzieć na to. Chciałbym mu złapać tą rękę i wykręcić. Dobrze. Obezwładnić bym go chciał. Proszę cię. Jaki ruch chciałbyś tutaj użyć w takim razie? Chyba pistolet do walki, nie? Proszę cię bardzo. Próbuj. Czy ja tu modyfikator 4 muszę sam wpisać, czy on go wpisuje? Nie, powinien, jak to jest z atrybutu, to powinien go automatycznie. Tak, jest plus 4. Mhm. Mhm. Okej. Ja wybieram, czy ty wybierasz? Ja wybieram, DGM. Okay. Wiesz co, okej. Okay.
Ja myślę, że ty wiesz co, wykręć... Jeszcze inaczej. Wiesz, ja byłem przygotowany, że on wyciąga broń, to on będzie strzelał, nie, że będzie gadał, więc zareagowałem instynktownie, nie? Więc wiesz co, rzuciłeś się na tą jego rękę, faktycznie jakby wykręciłeś mu ją, słyszałeś jak chrupnęły kości, pistolet upadł na podłogę, ale on okręcił się, że tak powiem, razem z tobą, wykorzystując twój impet. Ta ręka jakoś mu tak dziwnie przeskoczyła i on znalazł się nagle za tobą, chwycił cię za gardło. A ja podnoszę ten pistolet. A ja mu ładuję, chcę dobyć nóż i go. No to jak... Zaczynam z nim walczyć, nie? Okay. Będę go tłukł. Okay. I słuchajcie, na to wszystko jeszcze wpadają gestapowcy do tego lokalu, nie? No, widzicie wręcz Blica zaskoczonego tym wszystkim. On nie może widzieć, co ja, znaczy widzieć, mówić, co to usłyszy, ale jak będę mówił coś tak, wiesz, rób coś, to nie będzie widział moich ust, bo widzi tylko Pastornicki. Tak, jak najbardziej. A co ty powiedziałeś? Znaczy ja powiem tak, znaczy on może to w sumie słyszeć, ale chodzi o to, żeby nie słyszała cała sala. Mhm. Zabiję go, podrzuć mu notatnik. I pakuję mu tą kosę w... Dobrze. Żeby znaleźli przy ciele notatnik. Notatnik ma profesor. Ale ty kurwa możesz... Dobra, nieważne, no ja... Profesor biegnie. Nie, ja mówiłem, że Pawła, mówiłem, że notatnik ma profesor. Profesor biegnie, nie wiem, czy widzisz. Doktor. Tak, doktor. Profesor jest... Nie zdążył zrobić profesora. Profesor jest teraz w lesie. W lesie. Dobrze, ja na pewno tak. Jeżeli Kane się na niego rzucił, ja sięgnąłbym pod ten pistolet, widzę doktora, widzę gestapo, słyszałem Summersa. Tak. Zacz mu notatnik do kieszeni. Mówię do doktora. Doktor, generalnie myślę, że w tym całym zamieszaniu wbieg, kiedy zobaczył, że SS-man wymierzył w niego pistolet, pewnie na moment przystanął, ale no, w momencie, w którym Summers go wytrącił mu z ręki, zaczął biec dalej i pobiegł do żony, zaczął ją tak trzęść, cucić generalnie. Widzisz, że ona zaczyna jakby reagować na ciebie, jest jak przyćpana, nie? Jak faktycznie widziałeś osoby, które... albo przypominasz sobie osoby, które były faszerowane twoim lekiem, nie? To wygląda tak samo, nie? Jakby masz wrażenie, że ona wraca skądś bardzo daleka i wiesz, ona wręcz mruży oczy, tak ci się przygląda. Arter? Ale powoli Becky? Wraca do siebie. Becky? No, generalnie przytulam ją i tak przytulony patrzę, co się dalej dzieje. Widzę pewnie w tym momencie Pastornickiego, który... Tak, bo jesteście przy stoliku, nie? Jesteście przy stoliku, więc ja bym tutaj uznał, że faktycznie Cliff może ci wręcz teraz szepnąć prawie, że na ucho, nie? Podrzuć mu notatnik. W tym momencie faktycznie Jestem Amerykaninem, ja mam tekst do wszystkiego. Mhm. Odpierdol się od męża, mojej kardiolog. I jemu ten nóż. Przyjebałeś mi ten nóż. Uścisk zelżał. On po prostu... gdzieś tam zatoczył się. Odskoczył od ciebie. Charlie, co ty robisz? Ja myślę, że jak zaczyna się... Nie, jak doktor w ogóle wybiegł, to ja próbowałem go złapać i coś nie udało pewnie, tak? Więc zaczęło się to zamieszanie i to Charlie wychodzi na salę, ale ja bym chciał na razie nie rzucać się specjalnie w oczy, tylko jakby zmieszać się z tymi kelnerami chodzącymi w kółko i nawet ruch sobie wykonam. Cicho ciemny, żeby po prostu na razie nie rzucać się w oczy, ale być jakby cały czas koło centrum tego tych wydarzeń. Tak, wybierz jedną z możliwości, no to tak, to obecnie, czy znajdź alternatywną drogę, czy omij systemy bezpieczeństwa.
unikaj napotykania ludzi. No tak jest mój cel, tak? Żeby po prostu na razie oni nie zwracali na mnie uwagi, że jestem jednym z kelnerów tam. Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi w takim razie, gdzie chcesz się znaleźć w tej całej blisko. Sytuacji? W momencie, okej. Okay. Więc ty dosłownie widzisz, że Otto van der Beek z tym nożem wbitym gdzieś tam pod żebra, on dosłownie łapie się za to miejsce, tą ranę, zatacza się do tyłu, leci. Czy chcesz coś zrobić? Wiesz co? Ja słyszałem to, podrzuć to, co mówił Pasternicki tam do doktora, czy raczej nie byłem przy tym? Nie, myślę, że nie. Tutaj miałeś sukces z komplikacjami, nie byłeś na tyle blisko. Jasne. No to nie, no nie łapię go, nie dobijam go, nie staję na drodze. Dobrze. Co robisz? Ja okej. Tak. Ja będę się chciał na niego rzucić, żeby dać im okazję, żeby musieli go mnie z niego zdjąć i skoro poleciał do tyłu, żeby ten, ale ja go chcę zabić, ja nie chcę go wziąć żywcem. Ja gdyż dostrzegę, że weszło też gestapo, rozgrywam 30 scenariuszy na sekundę w głowie. Mój człowiek właśnie morduje Sesmana na oczach gestapo. Ja sięgam po tą broń, jeszcze sekundę temu miałem zamiar zacząć mierzyć do van der Beeka, ale teraz po prostu biorę ją tak bardzo niewprawnym ruchem i ją odrzucam jakby gdzieś dalej. Jakbym chciał deeskalować, ale widzę, że Summers wpadł w jakiś berserk i bije tego biednego Niemca. Mam tylko nadzieję, że nie widzę mojej twarzy, jak patrzę na doktora takim wyczekującym, kurwa. Doktor, myślę, że trzęsącymi się rękami wyciąga ten notatnik ze swojej torby. I też myślę, że jego mózg w tej chwili nie trawi 30 scenariuszy na sekundę, ale ten jeden zdążył przetrawić. Podbiega gdzieś tam do tych dwóch walczących i udając, że próbuje ich rozdzielić, podrzuca gdzieś ten notatnik pod ciało, może jeszcze nie ciało, ale generalnie w tamto miejsce i siląc się na wyżyny swojego aktorstwa w tym momencie, krzyczy, że uspokójcie się, czy cokolwiek takiego. Mm-hmm. Ja myślę, że jeszcze tą Becky Brown wezmę, tak odsunę od całego zamieszania, żeby jej się krzywda, nie daj Boże, nie stała. Pójdzie też jakiś tekst, taki quasi z oburzeniem. Wystarczy, panie Summers. Mhm. Dobrze, wiecie co, ja bym tutaj trochę może chciał narzucić pewne rozwiązania. Ja bym chciał, żeby doktor Brown zadziałał pod presją. A w międzyczasie ja mam jeszcze pytanie, bo tutaj berserk widzę, wszedł. Znaczy w sensie, dopóki nie będzie Setmanów, to nie będę go używał, bo nie będę robił ludzkich tarczy z moich przyjaciół, nie? Jeżeli on by jakimś trudem zaczął się podnosić i jeszcze mnie tłuc, to będę się zasłaniał tymi sesmanami, którzy podbiegną, pewnie, żeby mnie zatrzymać. Dobra. Ja nie mam żadnych ujemnych modyfikatorów teraz, nie mam. Nie, to jest po prostu rzut plus opanowanie. Dobra. Ale Charlie, co ty robisz w tym momencie? Ty widzisz całą już tą scenę tego, że ewidentnie doktor próbuje podrzucić ten notatnik, tego, że Kane po prostu, wiesz, tam układa tego Sesmana. Czy ty coś robisz? Mam bardzo silną nadzieję, że gestapo przyjdzie i rozwiąże sytuację. Ale na razie, w takim razie bym chciał sobie rzucić zimną krew. Ogarnąć sytuację, przygotować ewentualnie jakieś ruchy. Odwróć ich uwagę. No masz sukces z komplikacjami. Masz dwie przewagi. Tak, i mogę je w dowolnym momencie sceny wykorzystać, więc na razie je sobie po prostu zachowam i zobaczę, jak tam pójdzie doktorowi i Summersowi generalnie.
Okej, więc słuchajcie, ja myślę sobie tak, że na to wszystko wpadają faktycznie ci gestapowcy. Blitz z żołnierzami po prostu podbiega do was. Jakby łagodnie wręcz odciąga Pastornickiego i Becky od tego stolika. Jak czuje granicę, to się nie... Pastornickiego nie miał. Okay. Tak, a potem dokładnie, żołnierze od razu dopadają do ciebie też Kane i też cię odciągają. Czuje jego oddech jeszcze? Tak, właśnie. Jak łotałeś to? Go, ty po prostu słyszałeś, jak tam gdzieś pękają kości. On chlapał krwią, ale jeszcze dycha, ten skurwysyn jeszcze oddycha. Ale wypada mu tak filmowo, gdy mnie ściągają z niego zza pazuchy. Zeszyt. Widzisz, że on się uśmiecha przez te rozkrwawione dziąsła. Słyszysz, jak coś łamie się w nim, jak coś pęka. Widzisz, że jego skóra zaczyna pękać na twarzy. Widzisz, jak oczy wywalają się do tyłu. Chyba umiera, ale nie jesteś pewien. Pluje jeszcze krwią. Widzisz, że dosłownie coś tam strzeliło mu w plecach i on tak sztywnym ruchem się podnosi. Złapał dłonią ten notatnik. Dziękuję bardzo, panie Kane, że pan mi to przyniósł. Brakowało mi tego. Coś jeszcze strzeliło. Widzisz, że kawałek skóry mu odpadł. Widzisz dosłownie taką metaliczną szczękę, jakby kości splecione z metalem. Widzisz, czy ci żołnierze zesztywnieli, czy nie? Tak. Wiesz, oni... ja się chcę im wyrwać i dawaj w niego. Jeśli jestem dawaj, stanem. dawaj. Co chcesz zrobić w takim razie? Jaki ruch chcesz? Rzucić się na niego, dalej go lać. Dobra. Myślę, że... Rozezna intencje na blitzu. Ja też bym chciał coś zrobić. Proszę. Chcę teraz użyć jednego z tych sukcesów, które miałem wcześniej i to będzie wmanewruj kogoś w trudne położenie. Wszyscy otrzymują plus 2 do ruchów, także możesz sobie plus 2 dodać. No ale za późno. Ja nie do końca byłem pewien, komu dodasz. Wszyscy, którzy atak na tego będą robić, do wszystkich ruchów ataku. I chciałem po prostu trochę ściągnąć jego uwagę na siebie. Jakby będąc tam trochę z boku, to nagle przejść przed nim, tak? Spojrzeć na niego, zobaczyć to, że zmienia się w jakieś monstrum. Właśnie, żeby stracił trochę koncentrację, widząc mnie tutaj i zaraz zniknąć mu za plecami, kiedy rzuca się na niego Summers, i teraz bym chciał ruch wykonać. Proszę cię bardzo. Ja tylko jeszcze zapytam, to rozezna intencja. Cliff, tak, co, ja mu się ujawniłem. Ja chciałem zobaczyć, jak do tego wszystkiego podchodzi Blitz. Wydaje mi się, że on już wie, że my mamy nad tą sytuacją więcej kontroli, niż nam się wydawa, niż odgrywamy. Ale masz wrażenie jednocześnie, że on jest przerażony. Czy Blitz jest autentycznie przerażony. O kurwa. Ale to dobrze, bo wie, że to jest nienaturalne i trzeba to napierdalać. W międzyczasie ty przeskakujesz przed nim, Charles. Widzisz, że jego oczy, te białka jego oczu, spoglądają na ciebie. Tancerzu, jak dobrze, że jesteś. Widzisz, że coś pęka w nim, on skulił się, tak? Widzisz, że dosłownie jakieś kolce wychodzą mu z pleców. Doktorze Brown, co pan robi? Myślę, że widzę tą jego przemianę i no jestem, myślę, że ostro przerażony. Cofam się o krok. Jak on tak z taką pieszczotą wręcz wziął ten do ręki, to myślę, że może próbuję mu go wyrwać w jakimś takim odruchu, że może to jest coś, co faktycznie jest mu w tej chwili potrzebne i co sprawiło, że on się przemienia.
chce no, w jakiś sposób zniszczyć to, rozerwać, no... Mhm. Wiesz co, ja mi się wydaje, że robisz w tym momencie coś ryzykownego pod presją, więc myślę, że tutaj właściwie byłoby znowu zadziałać pod presją. Co ty myślisz? No, myślę, że tak. Mhm. Jak będę mógł rugo wykonać, to powiedz. Jasne. Ewentualnie, chyba że sam raz będzie szybszy po tym plus 2, mhm. tak? To obojętnie. Mhm. Z komplikacjami. Wiesz co? Tak, więc ty łapiesz za ten dziennik. Widzisz, że to go rozproszyło, tak? On jest cały czas teraz taki przykurczony, te kolce gdzieś tam zaczynają wystawać, masz wrażenie, że żebra dosłownie przebijają mu się przez skórę. On spojrzał na ciebie, rzucił tobą. To jest dosłownie, ty trzymałeś ten notatnik, on jakby przyciągnął cię tym notatnikiem i pchnął taką pełną siłą. Masz notatnik, owszem, ale wylądowałeś w tym momencie na ścianie z hukiem wręcz, osuwasz się po tej ścianie, mrożki przed oczami, jesteś ogłuszony. To bolało. Summers, tak, Summers, jesteś na tyle szybki, że w tym momencie dopadasz. Czy mogę złapać gdzieś z ziemi mój nóż, albo czy on jest dalej, mój nóż jest w nim? Dalej jest w nim. Bo się zbita, to nie trzeba atakować. Więc... Dawaj, proszę bardzo, wykonaj ruch jakiś. Czyli co, przystąp do walki, tak? Czy... Przystąp do walki. Chyba, że masz coś jeszcze ze swoich atutów, co chciałbyś wykorzystać. Na razie nie. Na razie, chciałbym wykorzystać z berserka. Mhm. Wystaw kogoś na zagrożenie, by oflankować przeciwnika, jednego ze Sesmanów. Mhm. Oni stoją obok gestapowców, mnie. Tak. Mhm, tak, tak. Znaczy od gestapowców, więc mam jeszcze dwie przewagi z berserka. Więc mam w sumie plus 3, bo plus 2 mi załatwił... Tak. Załatwił ten, więc Charlie, więc jadę. Mhm. Rzuciłem. No pięknie. 22. Złamałeś iluzję. No przystąp do walki. Wiesz co, to powiedz mi, jak to robisz? Masz praktycznie flankującego ciebie tego gestapowca, którego jesteś w stanie pchnąć, cokolwiek z nim zrobić. Powiedz, jak to robisz, jak to rozgrywasz. Nie? Jesteś tutaj, w pełni kontrolujesz tą sytuację. Są trzy ważne sytuacje, o których nie wzięliśmy pod uwagę. Raz to, że on się zajął doktorem. Dwa, że on się zajął tym SS-manem, przepraszam, gestapowcem. Trzy, że większość młodzieży w Stanach Zjednoczonych trenuje zapasy. Mhm. Więc mimo, że on jeszcze nie urósł tak wielki, to on się zajął nimi dwójka, jak złapałem w nogi. Wyniosłem, rzuciłem się z nim na ziemię, lądując na nim, wyciągnąłem ten nóż i zacząłem tym nożem z jego ciała go tłuc, ile fabryka dała. Mhm. Wiesz co, i on wydaje z siebie nieludzki wrzask, który... Ale ja się staram, jak w momencie, kiedy, no, nie wiem, czy nie za dużo ten, ale w momencie, kiedy on znowu się na chwilę wyłączy, bo tak było wcześniej, że na chwilę odpłynął, będę się chciał uwalić mu głowę. No. Mhm. Dobra. Wiesz co, no, faktycznie... Nożem może być ciężko, ale... Tak, opadłeś z nim, dziabiesz go tam i w tym momencie faktycznie on po prostu wydaje z siebie taki nieludzki skrzek, taki wrzask, taki trochę ptasi, ale jest on na tyle wibrujący, na tyle głośny, że w tym momencie w całym klubie idą szyby. Dzwoni wam w uszach, macie minus jeden do wszystkich, do następnego rzutu. To jest bardzo nienaturalne. Proszę cię bardzo, Charlie, co ty w takim razie chcesz zrobić? No kiedy zwrócił uwagę ten potwór na Charlie'ego i tutaj z jednej strony rzucił się dr Brown, z drugiej strony Summers, to Charlie rzeczywiście odtańczył z tej sytuacji, wychodząc poza łapy, poza wzrok tego potwora, starając się znaleźć za jego plecami. I to, co powiedział, trochę zrezonowało jakby Charlie'm, ale to nie tak miało być. Nie miało być w tym świecie potworów. I jeszcze to ostatnie, takie rzeczywiście prawdziwe, tak? Zapewnienia spokoju i pokoju gestapo. No to sprawiło, że Charlie zdecydował. I ja bym chciał wykonać ruch cios w plecy. Mhm. Więc dodam sobie tylko jeden, skoro mam minus jeden. Mhm. I właśnie kiedy tam
Summers, tak, turla się z nim, on podnosi się do krzyku, zaczynają wibrować szyby, pękać gdzieś szkło. Charlie obraca się, trzymając tą pustą tacę w ręce, którą nosił, udając kelnera, i wyłącza, ogłuszając tego potwora, żeby ten krzyk się skończył. Mhm. Wiesz co, i faktycznie wyobrażam sobie, że uderzyłeś gdzieś tam w potylicę tego stwora. On tak jeszcze kwiknął, ale tak zakwilił i faktycznie on po prostu dosłownie uwalił się na Summersa, tak bezwładnie gdzieś tam go otulił wręcz sobą. Zapadła cisza. Włażę spod niego. Znaczy, włażę spod niego i dalej mu chcę tą głowę uciąć, bo mam dziwne przeświadczenie, że się zaraz znowu poskłada, więc to, co widziałem, nie było normalne, więc... I w tym momencie też ludzie po prostu nagle jakby, wiesz, odzyskali rezon, tak wszyscy tak, co się dzieje? Cliff, ty widzisz, że po prostu część tych gości nagle z przerażeniem patrzy, co tutaj się zadziało. Krzesła dosłownie odpadają, kiedy oni podrywają się od stolików, zaczynają po prostu w panice uciekać. Nie widzisz, że Blitz nawet, wiesz, stoi, tak się patrzy na to. Ja wydaję rozkaz tym gestapowcom, tym takim tonem niezarządzającym, jak szef. Zróbcie coś! No, proszę cię, Summers. Czy magiczna intuicja pozwoli mi stwierdzić, czy on żyje? Czy to żyje? Żyje, ale jego wpływ został... Wiesz, jakby widzisz, że te macki po prostu gdzieś tam opadły, rozwiały się w dym. Czyli on stracił przytomność, ale jest żywy. Po rozkazie... No. Żyje. Dalej, kurwa, żyje. Po rozkazie pastornickiego oni dopadają do tego stwora. Widzisz, że w tym momencie on już właściwie wygląda, jakby jego kończyny miały dodatkowe stawy, jakby on zaczął rosnąć, nie zdążył, nie? Widzisz, że on leży bokiem, widzisz, jedno z oczu się otworzyło. Tancerzu, zabierz dziennik, musisz go dać Haradzie. To przyszłość, o którą walczymy, tancerzu. Ja mu chcę w to oko otwarte zapakować mój nóż. Wbija. Kogo on mówi, tancerzu? On mówi tancerzu do kogo? Do Charlie'ego? Do Charlie'ego. Wiesz co? Mnie zostały jeszcze przewagi z zimnej krwi. Więc... Stoję tam z tą tacą. I pochylam się, żeby pomóc. Nie, odrzucam tą tacę. Pochylam się, żeby pomóc doktorowi Brownowi stać, a używam przewagi i biorę złap coś lub zwęć. Mhm. Opisz nam w takim razie, co robisz? Masz dziennik. Chowam go za do spodni. Ale pochylam się rzeczywiście nad doktorem Brownem i próbuję mu pomóc wstać. Doktorze Brown, faktycznie ty widzisz tą przyjazną twarz Charlie'ego, który spogląda na ciebie taką wręcz przyjacielską miłością, gdzieś pomaga ci wstać, jest taki spokojny w tym całym chaosie. Widzisz, że w tym momencie Becky dopada do ciebie, wiesz, tuli się mocno, zaczyna szlochać. Carter, co tu się dzieje? Becky? Tak patrzę się na nią. I takim jeszcze średnio przytomnym gestem, tak głaszczę po głowie, po włosach. Chodź. I przytulam się do niej. Cały czas podpieram się o ścianę. Dobrze. Kane, razem z tymi gestapowcami obsiedliście tego stwora. Wybiłeś jego części ciała. Tak co by na nim pracował. No. Wiesz co, jest...
nie wiem, czy w tamtym okresie, ale kojarzymy wielokrotnie na amerykańskich filmach, że są topory strażackie gdzieś tam przy tych, czy jest coś takiego tutaj? Tak, ja myślę, że tak, gdzieś tam. To wychodzę tam na korytarz, jak oni z tym podbiegam, przybiegam z takim toporem i rozczłonkowuję go. Cliff będzie miał potem za to pretensje, ale nie zważam na parkiet. Jak się zaczyna rozczłonkowanie, to chciałbym poprowadzić doktora Browna i panią Brown na zaplecze, żeby sobie tam usiedli i jakieś wódki napili, czy coś wiesz, im tam jest potrzebne. Teraz nie chcę patrzeć na rozczłonkowywanie. Znaczy wiesz, oni wszyscy patrzą na mnie jak na wariata może, ale ja wiem, że to jeszcze żyje, nie? Bo ja rozumiem, że ja będę wiedział, kiedy to umrze. Tak. To ja to... Na chwilę... Masz wrażenie, jakby wszystko się zatrzymało. Jakby twój topór zawisł dosłownie na szyją tego stwora. Słyszysz jeszcze taki szept w twojej głowie, bardzo, bardzo cichy, błagalny. Mogę dać ci wszystko. Nie zabijaj mnie teraz. Jestem tak blisko. Potrzebuję tylko tego chłopaka i dziewczynę, która płynie. Możemy odmienić ten świat. Jeżeli wszystko... chcesz, dam ci władzę, dam ci zdrowie. Czego pragniesz, Amers? Powiedz mi. Żona doktora i pastor Nicki swoimi tabletkami dali mi czas, który dobrze wykorzystałem. I łup mu tą głowę. I ta głowa dosłownie... odrywa się od ciała z takim mlaśnięciem i chrzęstem. Widzisz, że ci gestapowcy dosłownie, wiesz, odskoczyli, padli gdzieś tam na tyłki, na ziemię. Cliff, co ty robisz? Wezmę się w garść, ci powiem, co robię. Popeja dobrych rzutów dzisiaj. Dziewczyna przyjeżdża jutro. Tak. Muszę zaopiekować się jej ojcem. Mam Charlie'ego. Będę miał ją. Mam w zasięgu wzroku. Tak. Wszystko jest pod kontrolą. Oni też współdziałają. Nikt nie może mi niczego zarzucić. Gestapo nie może mi zarzucić, że zrobiłem coś przeciwko SS. Moi amerykańscy przyjaciele nie zarzucą mi, że nic nie zrobiłem. Drżącą ręką tylko trzymam pistolet. I wodzę wzrokiem, starając się zlokalizować Charlie'ego, mojego Charlie'ego. I ojca tej mojej dziewczyny. I widzisz ich obu, tak naprawdę, gdzieś tam w otwartych drzwiach kuchni siedzą przy stoliku. Charlie, jak ten kelner, wprawnym ruchem rozlewa im kieliszki wódki. Tabletki Summersa to była najlepsza inwestycja w moim życiu. Miałeś go za ciepłuna. Wszyscy goście uciekli. Gestapowcy pomagają posprzątać. Blitz powiedział, że musi zatrzymać to ciało. Ja podchodzę do niego i mówię: panie komendancie, wyciągam ręce jak do kajdana, kiedy zabiłem oficera SS. Jestem zatrzymany? Wiesz, on tak popatrzył się na te zwłoki, na taką czarną maść, która się wylewa jeszcze z tej szyi. Nie było tu żadnego oficera SS. Doskonale. Jego ludzie przypływają jutro. Moje gestapo się... Będziemy gotowi. Podejdę do Samersa jeszcze. Mały z potu z krwi. Dobra robota. Idź się ogarnij.
Wiadomo potem. Zakładam, że nawet mogę mieć tu na miejscu zapasową marynarkę, bo pewnie nieraz wypraszając kogoś oheftał mnie albo coś takiego, więc... Ja idę pod prysznic, ja się czuję spełniony, w sensie. Teraz mógłbym umrzeć. Komendancie Blitz. Tak? Czy mogę mieć prośbę? Oczywiście. Nie wiem, w jakim charakterze, ale jutro przybędzie tutaj córka mojego przyjaciela, bardzo bliskiego przyjaciela. Ze wschodu. Chciałbym móc się nią zaopiekować, żebym wreszcie połączyć rodzinę. Niż on tak spogląda na te zwłoki jeszcze. A co z tymi kolumnami, co z tym pokojem, o którym pan mówił? Zniszczę wszystko. Dobrze. I zważając uwagę na twoje poprzednie rzuty, ja myślę, że on ci po prostu zaufa. Dobrze. Odzyskamy tę dziewczynę i dostarczę ją panu. Dziękuję za pana służbę Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, panie Pastornicki. A teraz pan pozwoli, herr komendant. Muszę się napić. Tak jest, proszę bardzo. I gestapowcy się zbierają. Zabierają te zwłoki, ludzie tam już też albo zostali wyprowadzeni i tak dalej. Chciałbym oddać wam teraz sceny końcowe, byście opowiedzieli mi, co wasze postacie zrobią dalej. I chciałbym zacząć od Pastornickiego, tak? Z racji tego, że faktycznie idzie się napić. Widzę, że ma jakiś plan na to, co chce zrobić z Charlesem i co chce zrobić z doktorem, z rodziną doktora. Zacznijmy może od ciebie, Cliff. Muszę zabezpieczyć te kolumny. Kolumny zostaną zabezpieczone. Po tym, co przeszedł dr Brown i jego żona, uważam, że należy ich otoczyć naprawdę szczególną opieką. Związać z tym miejscem. Pozwolić im naprawdę w spokoju pracować i dokonać zjednoczenia tej rodziny. Zakładam, że jego córka jest już zakwitła. Myślę, że w przyszłości chciałbym zagłębić wszystkie tajemnice. I wpłynąć na nią i wpłynąć na mojego Charlie'ego. Biedny chłopak nie poradzi sobie bez mnie. Będę musiał grać trochę inaczej, jeszcze nie wiem jak. Myślę, że będę robił wszystko, żeby złączyć tych dwojga miłością. Widzę tą scenę, gdy leżą obok siebie nadzy. Będą mieszkali u mnie, bo jestem dobrym gospodarzem. Leżą dwa młode ciała na łóżku, oplątane namiętnością. W drugiej stronie lustra siedzę ja, obok mnie te pięć kolumn, kieliszek i cygaro. Jesteś kurwa bogiem, Pastornicki. I zaciągam się takie... Tak bym chciał. I w którejś wersji rzeczywistości na pewno Cliff Pastornicki został bogiem. Przebudził się, zerwał kajdany iluzji, odprawił rytuał. Ale tancerzu, Charles, co ty zrobisz, kiedy skończy się ta noc? Sam jeszcze nie wie.
w nocy siedzi na łóżku w jednopokojowym mieszkaniu w kamienicy. Ma oburącz na kolanach, dziennik, notes zapisany obcym językiem i znakami. Patruje się w przestrzeń. Pośród cieni lalka czeka, gotowa. Usiłuje wyrwać się na wolność, by znów stać się człowiekiem i przejąć kontrolę nad własnym życiem, podczas gdy inni usiłują ją posiąść. A co z Wielką Rzeszą Niemiecką? Co z porządkiem? Co z obrazami, które widziałeś w obozie? Którą wersję rzeczywistości zaakceptuje lalka? Nie chcę, żeby więcej był głód, wojny, choroby, chaos, przemoc, żeby w końcu zapanował ład. Jedyny możliwy w każdej rzeczywistości żelazny ład. I to jest możliwe razem z Cliffem Pastornickim i z jego planem. I z córką doktora Browna. Doktorze Brown, jak wygląda twoja córka, kiedy schodzi po trapie statku, który przypływa w poniedziałek do portu Elizabeth? Jak wygląda zjednoczenie rodziny? Myślę, że kiedy statek przypływa, wszędzie dookoła czekają już gestapowcy, którzy zdążyli się zorganizować w trakcie poprzedniej nocy. Być może nawet zostały ściągnięte jakieś dodatkowe oddziały, ponieważ po tym, co wydarzyło się poprzedniej nocy, nikt tak naprawdę nie mógł się spodziewać, co przypłynie na tym statku. Być może nawet od wejścia do portu statek był eskortowany przez jakieś mniejsze jednostki pływające Wehrmachtu, tak? Gestapo? Gestapo. Doktor razem z żoną na pewno czeka w porcie wśród tych wszystkich żołnierzy w napięciu, co się dalej wydarzy. Sądzę, że widząc to, jaką niemalże armię zgromadzono w tak małym miasteczku na ich przybycie, załoga statku, który został tak naprawdę pozbawiony tak przywódcy, bo oni pewnie też byli związani raz z tym Otto van der Beckiem, myślę, że po prostu poddaje się wychodząc. Mhm. Dokładnie tak. Schodzą po trapie, wypuszczają uwięzione na statku dzieci, oddają wam tak naprawdę na talerzu doktora Harade, który od razu zostaje zatrzymany. Ale twoja córka jest nieobecna. Jakby odzyskałeś jej ciało, ale nie ducha. Jakby część jej została gdzieś tam w tym innym świecie. W tym świecie, gdzie Stany Zjednoczone wygrały tę wojnę. Ale może właśnie dobroć, szczerość i przyjaźń Pastornickiego pomoże jej odzyskać osobowość? Myślę, że w pierwszym momencie, kiedy schodzi z tego statku, początkowo może nawet jej nie poznaje. Jest w końcu ileś lat starsza. Być może nosi na ciele ślady jakichś eksperymentów, które przeprowadzono
międzyczasie. Nie hamuję emocji, podbiegam do niej, przytulam się, płaczę, nie wiem, czy bardziej ze szczęścia, czy jakiejś takiej z rozpaczenia, gniewu, co oni zrobili z moim dzieckiem. Chyba te wszystkie emocje się gdzieś kotłują w doktorze i absolutnie go nie obchodzi to, że wszyscy dookoła stoją, widzą, że szanowany doktor właśnie się popłakał publicznie, obściskując dziecko, które być może wygląda nawet jak jakieś straszydło, które właśnie z tego statku wyszło ledwo, być może wlokąc się o własnych siłach. Jego żona pewnie stoi za nim, kładzie mu rękę na ramieniu i uśmiecha się, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. W którejś wersji tej rzeczywistości wszystko faktycznie będzie dobrze. Odzyskasz twoją córkę, a także zyskasz może syna, miłość twojej córki Charlie'ego rozkwitnie. Ale przenieśmy się do Kane'a. Kane'ie Summers, jak umrzesz? Co wybierzesz? Ja nie wiem, co wybierać, i powiem, kiedy to będzie. Po tych wydarzeniach zostałem zaproszony do siedziby Gestapo i wręczono mi mój drugi żelazny krzyż. Drugi, bo to stopniowane jest. Naznaczają mnie tym krzyżem, gratulują, ale mówią, że wydarzenie nigdy nie miało miejsca, więc nie mogę go nosić na paradach, tak jak poprzedni. Staję na baczność, unoszę swoją rękę, pozdrawiam wodza, wychodzę rozbawiony. Gdy tylko przekraczam próg, mówię: Shalom Izrael, i dostaję zawału. I dziękuję wam za sesję. Jeśli podobał ci się ten materiał, zawsze możesz wesprzeć nas na Patronite. Naprawdę 5 zł robi różnicę. A jeśli nie masz wolnych środków, to subskrypcja i kciuk w górę w zupełności wystarczą.